Rozdział czwarty. Honor Janiszów. No i co ja mam teraz zrobić? Pytałam sama siebie krążąc wokół stołu. Leżąca na nim niebieska koperta parzyła, ilekroć brałam ją w rękę. Kilka dni temu przyniósł ją listonosz. Zamierzałam oddać ją ciotce to oczywista, adresowana była przecież do niej. Najpierw jednak całkiem o niej zapomniałam, ale kiedy już sobie przypomniałam, nie zrobiłam tego. Z premedytacją. Zaintrygowana nadawcą listu. Wieczorem wyjęłam przesyłkę spod poduszki i otworzyłam. Nigdy dotąd nie zdarzyło mi się zaglądać do cudzej korespondencji. To też doznawałam teraz rozmaitych przypadłości: drżenia rąk, pocenia, skurczów żołądka. Dom opieki społecznej w Latkiejmach, czytałam, zaprasza panią Matyldę Janisz na coroczny festyn dobroczynny. Ojej, wielkie Michalo pomyślałam ciotka po prostu udziela się charytatywnie. Już miałam zaklejać z powrotem kopertę, kiedy na samym dole zaproszenia spostrzegłam kulfoniasty podpis. E Janisz. No, no, nie wiem, czy takie halo. Wpatrywałam się z przejęciem w swoje rodowe nazwisko. Któż to może być? Dziadek miał na imię Eustachy. Ojciec był Edward. Babcia Janiszowa Ernestyna. No tak, ale oni wszyscy dawno już nie żyją. Mogłam zapytać o to ciotkę, ale zamiast tego ukryłam zaproszenie. Dobroczynny festyn miał się odbyć dzisiaj o 16.00. Tak się złożyło, że Matylda o świcie udała się na pielgrzymkę do świętej lipki, na jakąś tam intencję, której nie chciała zdradzić, ma wrócić dopiero jutro wieczorem. To chyba znak, Magdaleno, że powinnaś pojechać na ten festyn. Coś kusiło mnie nieustannie. E, tam powinnaś! Karciłam się na zmianę. Nie rób ty, kobieto, jakiejś szczytnej misji ze zwykłego wścipstwa. Wszystko jednak od wczoraj zaczęło układać się tak, jakby rzeczywiście los skłaniał mnie do tego wyjazdu. Wieczorem ciotka postanowiła się upewnić, o której odjeżdża jej autobus. Poszłam z nią więc na przystanek PKS. Pierwszą rzeczą, jaka rzuciła mi się w oczy na rozkładzie jazdy, był kurs do Pierwzgórek, przez Latkiejmy, o godzinie 12.15. Usiadłam teraz przy stole i podparłam rękami ciężką od wątpliwości głowę. Dochodziła jedenasta. No dobrze, powiedziałam sobie, skoro los naprawdę chce, żebym tam jechała, poczekam na trzeci znak. Zrobiłam sobie herbatę z leśnych owoców i usiadłam z powrotem, czekając na właściwie nie wiadomo co. Potem wypiłam drugą herbatę i trzecią. Zegar wskazywał jedenastą czterdzieści. Przenikliwa cisza dzwoniła mi w uszach. Wstałam, żeby włączyć telewizor. Stare, czarno-białe pudło nagrzewało się długo, ale w końcu na zamazanym ekranie dostrzegłam jakiś ratusz albo kościół. Głosu jednak nie było. Jedyne, co mi przyszło do głowy, to walnąć w nie pięścią. Obraz znikł. Kiedy pojawił się znowu, serce podeszło mi do gardła. Dziennikarz referował coś bezgłośnie, stojąc na tle tablicy informacyjnej z napisem: Witają latkiejmy. Wyłączyłam odbiornik, złapałam za torebkę i wybiegłam z domu. Rzuciłam okiem na zegar, dwunasta pięć. Nie zdążę, obliczałam w myślach, zamykając dom na liczne zamki i kłódki. Nie masz szans. Samo wdrapanie się na górę zajmie mi z dziesięć minut. Potem jeszcze polecieć przez pół wsi na to drugie dziesięć minut. W najlepszym wypadku będę na przystanku pięć minut po odjeździe autobusu. Złachana i zakurzona wybiegłam z zamurowanej wiaty. Zupełnie pusty autobus stał na przystanku, a kierowca drzemał oparty o kierownicę. Proszę pana! Trąciłam go delikatnie w ramię. Mężczyzna ocknął się gwałtownie i wyraźnie zmieszany zaczął mnie przepraszać. Nic nie szkodzi, przerwałam mu radośnie. Gdyby pan nie zasnął, w żaden sposób bym nie zdążyła. Właściwie powinnam panu podziękować. Dom opieki w Latkiejmach był niewielkim, najwyżej dwupiętrowym budynkiem, usytuowanym w pięknym, wypielęgnowanym ogrodzie. W holu był spory ruch. Odbywała się tu loteria fandowa. I dzieci, i dorośli po kilka razy ustawiali się w kolejce po losy. Z tego co zdążyłam zauważyć, każdy z nich był wygrany. Rozejrzałam się w poszukiwaniu kogoś, u kogo mogłabym zaanonsować swoje przybycie. Dzień dobry! Zwróciłam się do kobiety, mającej na bluzce identyfikator. Właściwie nie wiedziałam, co mam powiedzieć, podałam jej więc bez słowa zaproszenie. Aha! Kobieta zlustrowała mnie ciekawie. Cieszę się, że zdecydowała się pani po tylu latach odwiedzić ojca. Będzie bardzo szczęśliwy. O ojca? Chciałam jej powiedzieć, że się myli, ale nie miałam możliwości wpaść jej w słowo. Proszę bardzo, o tam! Wskazała na drzwi prowadzące do niewielkiego atrium. Proszę sobie zająć miejsce, ja zaraz Tatusia przyprowadzę. Przy ciasno poustawianych stolikach siedzieli pensjonariusze ze swoimi rodzinami. Rozejrzałam się ciekawie. W kącie ogrodu stał murowany grill, na którym w piekącym dymie smażyły się kiełbaski. Na szerokich ławach pod ścianą budynku porozkładane były haftowane serwety, obrusy i makatki. Były też obrazki malowane na płótnie i na szkle, małe rzeźby i bukieciki sztucznych kwiatów. Rękodzieło pacjentów, wystawione na sprzedaż, domyśliłam się. Na drewnianym podejściu młody chłopak popiskiwał na elektrycznych organach. Ustawione w rzędzie mikrofony były zapowiedzią jakiegoś występu artystycznego, być może także w wykonaniu pacjentów. Poniżej Podestu jakaś kobieta o woskowej twarzy wykonywała swój samotny taniec. Kierowniczko, można tańczyć! Krzyknął w stronę jednej z opiekunek chłopak w ciemnych okularach i bejsbolówce. – Kierowniczko można tańczyć? Można Zisiu, odpowiedziała, uwijając się stacą zimnych napojów. Zdziśł kurtuazyjnie ucałował rękę samotnej tancerki i zaczął ją przetaczać w przód, tył i na boki. Spać, mamo, ja chcę spać, narzekała dziewczyna o długich, czarnych włosach, ułożyła głowę na stole i nakryła ją rękami: spać. Elka, skarciła ją matka, nie po to jechałam do ciebie tyle kilometrów, żebyś mi tu spała. Masz, zapal sobie, położyła przed nią paczkę klubowych. Elka podpaliła papierosa i zaciągnęła się nim zachłannie, miażdżąc filtr bezzębnymi ustami. Zauważyłam teraz, że wszyscy pensjonariusze palili tu papierosy. Wszyscy też mieli żółte, woskowate twarze. Być może nigdy poza tym jednym festynem w roku nie wychodzą na powietrze. Zastanawiałam się, a może to po jakichś lekarstwach? Czy życzy pani sobie kawę? Zapytała krążąca stacą opiekunka. Nie, nie, dziękuję. Odpowiedziałam szybko i chyba zdecydowanie. Zimne napoje są gratis. Kobieta postawiła przede mną butelkę wody mineralnej, plastikowy kubek i odeszła. Chcesz zapalić? Ktoś trącił mnie w ramię. Za moimi plecami stała mocno wystrojona pensjonariuszka. Cała ubrana na różowo, obwieszona licznymi koralami i naszyjnikami, z ogromną kokardą we włosach. W upierścienionej dłoni trzymała zapalonego papierosa. Idź, zachęcała, na portierni ci dadzą. Co godzinę dają. Nie, dziękuję, nie palę. Odpowiedziałam i w tym momencie dostrzegłam schodzącą ze schodów kobietę, która odebrała ode mnie zaproszenie. Prowadziła ostrożnie mocno wychudzonego, siwego staruszka, opierającego się na kuli. Boże mój poczułam się teraz bardzo niezręcznie jak ja jej wytłumaczę całe to nieporozumienie jej a, a jak wytłumaczę się temu nieszczęsnemu człowiekowi zaczęłam mu się przyglądać i nagle zimny pot oblał moje plecy ta. Tatuś? Podbiegłam do zbliżającego się mężczyzny. Z czaszki obleczonej żółtą skórą patrzyły na mnie oczy mojego ojca. Magduś, podszedł do mnie z trudem. Pielęgniarka dyskretnie się oddaliła. Magduś, skąd ty tu dziecko? Na miłość boską, tatusiu? Ja myślałam, że ty nie żyjesz? Ojciec usiadł niezgrabnie na krześle. Tu jestem, tu mnie zamknęli, chory jestem, chory jestem. Na głowy jestem chory, tyle lat, tyle lat. Jak dawno tu jesteś? Tyle lat, tyle lat. Od dziewięćdziesiątego drugiego, nie, trzeciego, zastanowił się. Tyle lat. Wcześniej mnie leczyli, wiązali, mnie truli, mnie truli. Tata mówił, powtarzając wyrazy. Monotonnie, bez zmiany intonacji głosu. Zastanawiałam się, o co tu właściwie chodzi. Nie bardzo wiedziałam, jak z nim rozmawiać. Jak się tu znalazłeś? Przywieźli mnie taksówką. Przywieźli, matylda mnie przywiozła. Zamknęła mnie, w komórce trzymała skórami nie trzymała mnie. Potem w nocy zawieźli mnie do szpitala, tam mnie, mnie leczyli, tam. Moja głowa. Rozpadała się na kawałki, umarłem i z martwych wstałem i umarłem i rozłupali moją czaszkę i umarłem i z martwych wstałem i powstałem. Leczyli cię prądem? Miałeś robione elektrowstrząsy? Dlaczego? Schizofrenia, choroba. Ale jak do tego doszło? Kiedy zachorowałeś? Tata uśmiechnął się wstydliwie. Do Rąpałek my jechali. Z Antkiem. Z tym Antkiem. Z tym... Popiliśmy wódki, wódki my, my popiliśmy. Pojechałem do rąpałek, w, w Gliniance my wysiedli, wódkę my piliśmy. Pili, Była noc, przez las szedłem, rozebrałem się i te drzewa na mnie, i oni wszyscy na mnie, na mnie mówili, mówili, bluzgali, roili mi się, w umyśle, nożyli, nożyli mi się tam. Matylda mnie zamknęła do kur i, i kury na mnie, i, i, i ciemno było, było. Ciemno i, i te kury, i to okienko jasne na mnie, i w mojej głowie też. Potem autem my jechali do szpitala, tam mnie wiązali, truli mnie, truli mnie tam, zabijali moje życie, rozupali mi czaszkę. Ojciec międlił w dłoni zawieszony naszej różaniec i patrzył teraz gdzieś przed siebie bez słowa. Tatusiu, spytałam, nie licząc na sensowną odpowiedź, dlaczego powiedziano mi, że umarłeś? Dlaczego ciotka taiła przede mną, że jesteś tu, w ośrodku? Umarłem. Bo ja tak chciałem, chciałem tak umarłem i umarłem, i nie wi Matyldy dziecko taki wstyd, taki wstyd. Dla ciebie ja chciałem umrzeć tak. To nie Matylda nie umarła. Nikt we wsi, we mnie nikt we wsi nie wiedział, żeby nie wiedział nikt we wsi, taki wstyd. A więc to taki numer, pomyślałam: Wstyd, Boże mój, ojciec w przebłysku świadomości pozwolił się zamknąć bez kontaktu ze światem, by oszczędzić wstydu rodzinie. Jakież to do Janiszów podobne? Pozor i obłuda. Żeby we wsi, żeby, żeby we wsi, żeby nikt we wsi, mam mamrotał ojciec. Ale przecież Matylda mogła się zająć tobą w domu, tato. Ja też mogłabym się jakoś tobą opiekować, przyjeżdżać na dłużej, gdybym wiedziała. Chory jestem, na, na, na głowę jestem, chory jestem. No to co z tego? Podniosłam już teraz głos: Na miłość Boską, przecież ty masz rodzinę, tato. Ojciec jakby otrząsnął się z transu i spojrzał na mnie przytomniej. Rodzinę. Ciebie, dziecko, mama, a ty daleko. No to co ci taki kłopot, taki wstyd, taki kłopot? Mnie tu dobrze. Kotlety jem i łóżko swoje, mam. Papierosy mi dają. Gazetę. Jak to masz mnie? A Matylda, twoja siostra, od czasu kiedy babcia zmarła, została sama. To nie była jej babcia. Ta siostra jej jest nie moja. Tata znowu zaczął, mam rotać bez sensu. To nie jest siostra z krwi mojej, no przyrodnia siostra moja, przyrodnia babcia jej to. Nie jej matka ta babcia była, no moja matka, a nie moja siostra. Tato, spróbowałam jeszcze raz. Ja teraz mieszkam z ciocią. Razem mogłybyśmy się tobą opiekować. W rąpałkach jest twój dom. Dom Matyldy jest tam, jest. Jej ojciec dom zapisał. Za krzywdy na tej jej matce ten dom ona dostała, i za krzywdy na mojej siostrze ten dom ona dostała. Jakiej siostrze, tato? Poczułam zamęt w głowie. Próbowałam wyławiać z tego natłoku słów coś, co miało jakiś sens, ale już zaczynałam się gubić. Jakie krzywdy! Za tych wszystkich co co pomarli, oni krążą teraz dookoła i, i nikt domu nie chce, tylko Matylda się ostała, ta Matylda, ta ciotka twoja i wszyscy jej pomarli no ta sama Matylda. Wszyscy ich zabili i ja zabiłem, i ojciec mój zabił jej matkę, i zabili Matyldę, i ja zabiłem jakże ja mogę do Matyldy. Tej zabitej Matyldy? Tatusiu, jęknęłam, bo ojciec zaczynał mnie przerażać. Tatusiu, dobrze się czujesz? Co? Ocknął się z kolejnego zamyślenia: Ja, 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 się dobrze czuję się. Lepiej niż ta Matylda się zabita, czuje się. Dlaczego, dlaczego tak mówisz? Tata popadł teraz w jakieś odrętwienie i przestał odpowiadać na moje pytania. Przestał kontaktować. Rozejrzałam się powoli, szukając wzrokiem jakiejś pielęgniarki. Niemal natychmiast pojawiła się przede mną ta sama kobieta, która przyprowadziła do mnie ojca. E, proszę się nie gniewać, ale pan Edward ma już chyba dosyć na dzisiaj. Uśmiechnęła się, przepraszająco. To, to chyba moja wina. Powiedziałam ze skruchą. Może powinnam się była zapowiedzieć, a, a może nie powinnam była poruszać pewnych tematów. Nie nie. Kobieta spojrzała na mnie łagodnie. Już oni tak mają. Czasem są bardziej kontaktowi, innym razem mniej. Bywają dni, kiedy są jak zupełnie zdrowi ludzie, można z nimi rozmawiać, żartować. Proszę nie brać tego do siebie. Muszę przyznać, że tam mnie przeraził. Powiedziałam cicho. Opowiada takie. horrory. Czy on ma jakieś wizje? Wie pani. Pielęgniarka rzuciła okiem na zastygłego bezruchu ojca. Ja myślę, że to nie są wizje. Jedno jest pewne, na pewno były w jego życiu jakieś traumatyczne wydarzenia. Do pewnego momentu jakoś sobie z nimi radził. Trzymał to wszystko na postronku, ale widać, za słaby był to postronek. Co to znaczy, proszę pani? To znaczy, że na choroby psychiczne, a na schizofrenię w szczególności, zapadają osoby o niskim poziomie podatności na stres. Często się zdarza, że to najbliższe otoczenie dostarcza im bodźców, wyzwalających chorobę. Czasem. Takich bodźców dostarczają sobie same. Nie rozumiem. Na przykład, stawiając sobie zbyt wysokie wymagania, albo przyjmując na siebie zbyt wiele obowiązków, wyliczała pielęgniarka, albo przez tłamszenie w sobie problemów, a może i wszystko naraz. Dziękuję pani. M mój ojciec zawsze był perfekcjonistą. Nie znalazłam lepszego określenia na naszą rodzinną przypadłość. Czy będę mogła go znowu odwiedzić? No, kiedy tylko pani zechce, uśmiechnęła się opiekunka. Nie mamy tu wyznaczonych y, dni na wizyty. Patrzyłam za odchodzącym ojcem, dopóki nie zniknął za drzwiami holu. Spojrzałam na zegarek. Za pół godziny powinnam mieć autobus powrotny. Teraz nie będzie już tak łatwo. Westchnęłam z myślą o czekających u mnie przesiadkach. Jak dobrze pójdzie jeszcze przed dwudziestą drugą, powinnam być w domu. Na dworze było ciemno, ale nie miałam innego wyjścia jak tylko pokonać pieszo te trzy kilometry dzielące mnie od domu Matyldy. Autobus dojeżdżał do Glinianek i tam kończył się jego kurs. Do tych samych, do których dojechał ojciec owego feralnego dnia. Ciotka opowiadała, że przed Gliniankami miał miejsce wypadek, w którym zginął mój ojciec. To było tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Pamiętam, że tata przyjechał do mnie do Krakowa. Był jakiś dziwny, milczący. Cały czas miałam wrażenie, że zamierza mi coś powiedzieć. Wyjechał jednak na dwa dni przed Wilią, tłumacząc, że nie chce wszystkich przygotowań zostawiać ciotce na głowie. Po śmierci mamy tata przeprowadził się do Matyldy, zostawiając mi mieszkanie na Ceglanej. Byłam już wtedy na pierwszym roku studiów, mogłam się więc śmiało wykręcać od wizyty u ciotki, tłumacząc się nadmiarem zajęć. O wypadku ojca, stryjna powiadomiła mnie dwa dni po pogrzebie, i był to jeden z powodów, dla którego zerwałam kontakt z nią na wszystkie te lata. Nie mogłam jej wybaczyć, że odmówiła mi możliwości towarzyszenia mu w tej ostatniej drodze. Matylda zresztą też mnie nie szukała do czasu, kiedy porzucił mnie Fryderyk. Za tydzień 1 listopada, święto zmarłych. Ciekawe, jak ciotka mi wyjaśni, dlaczego nie ma na cmentarzu mogiły mojego ojca. Postanowiłam, że do tego czasu nie powiem jej o swoim odkryciu. Szkoda, że nie umówiłam się w tych gliniankach z Olkiem. Pomyślałam, kiedy spadły pierwsze krople deszczu. Mam nadzieję, że nie pobłądzę w tych ciemnościach, chociaż droga jest tylko jedna. Najgorsze ze wszystkiego jest to, że będę musiała przejść koło tej upiornej studni. Brr, wzdrygnęłam się na tą myśl. Nie, pomyślałam teraz. Nie to jest najgorsze. Znacznie gorsze jest to, że będę musiała spędzić noc w domu ciotki sama. Że też musisz teraz myśleć o tym, Magdaleno. Karciłam się w duchu, jak na złość. Narzucały mi się same okropne wątki. Uświadomiłam sobie właśnie, że od czasu, jak nabluzgałam popijanemu moim nocnym zjawom, już się nie pojawiły. Następnie przypomniała mi się zapłakana twarz ciotki i wyznanie, że jej matka piła. Myślałam o tym później nieraz, ale nie umiałam nijak pogodzić z pijaństwem postaci babci Ernestyny. No chyba że. Chyba, chyba, że o mój Boże. A może ojciec mówił prawdę? Może babcia wcale nie była matką Matyldy? Zrobiło się trochę jaśniej. Z ciemnej chmury wyłonił się księżyc. Niewiele brakowało mu do pełni. W białawej po widziałam teraz za każdym drzewem czające się postaci. A poruszane lekkim wietrzykiem gałęzie wyciągały ku mnie szponiaste dłonie. Przyspieszyłam kroku. Oglądając się na wszystkie strony, by nie dać się zaskoczyć żadnemu upiorowi, zaczęłam biec. Biegłam jak szalona, przystając czasem na krótką chwilę, by złapać tchu. Zwolniłam dopiero wtedy, gdy zobaczyłam pierwsze światła rompalskich domów. Jeszcze trochę, a zacznie się oświetlona ulicznymi lampami droga, pocieszałam się. Postanowiłam iść teraz wolno, by nabrać sił do pokonania pędem ostatniego odcinka drogi. Od studni do domu. Obejrzałam się za siebie. Ciemna ściana lasu została daleko w tyle. Nie chciało mi się wierzyć, że odważyłam się przyjść z glinianek na piechotę. Gdybym miała zrobić to jeszcze raz, wolałabym chyba zanocować na przystanku. Zbliżyłam się teraz wolno do końca asfaltowej drogi i zbierałam się w sobie do kolejnego biegu. Przede mną majaczył owalny kształt kamiennej cembrowiny. Zamiast jednak zerwać się z miejsca, pomyślałam całkowicie wbrew sobie, że właśnie teraz Powinnam się zmierzyć z moim prywatnym upiorem. Podchodziłam coraz bliżej i bliżej, skradając się na palcach. Jeszcze dwa kroki a będę mogła oprzeć dłonie o kamienny brzeg i zajrzeć do środka. Spojrzałam w stronę kapliczki i spojrzałam jeszcze raz. Święty Antoni dawał mi wyraźny znak ręką, żebym stamtąd odeszła. Stałam jak przykuta do ziemi i czułam, jakby coś ciągnęło mnie w dwie przeciwne strony. Święty Antoni idę do ciebie. Krzyknęłam i nagle moje nogi nabrały nieprawdopodobnego rozpędu. W tym akurat nie było nic nadprzyrodzonego, po prostu pędziłam ze stromej górki na łeb i szyję. Zdyszana i rozpalona jak chutniczy piec, dopadłam ciotczynej chałupy. Grzebałam właśnie chaotycznie w torebce w poszukiwaniu pęku kluczy, kiedy z ciemności wyłonił się jakiś ogromny stwór. Umieram, wyszeptałam, chwytając się za serce. Tego już za wiele. Od dawna już miękkie nogi w tym momencie całkowicie odmówiły mi posłuszeństwa. Poczułam, że lecę głową prosto w betonowy parapet. Witaj, Magdaleno! Fryderyk złapał mnie dosłownie w ostatniej chwili. A gdzież to tak biegasz? Po nocy. Myślę, że nawet gdyby to był najprawdziwszy duch, nie zdziwiłabym się bardziej. Co, co ty tu robisz? Jak mnie znalazłeś? Po co właściwie przyjechałeś? Zasypałam go pytaniami przerywanymi zadyszką. Tak nagle wyjechałaś? Fryderyk spuścił głowę. Szukałem cię, to nie było łatwe, martwiłem się o Ciebie. Usiadłam na wysokim drewnianym progu. Właściwie po dzisiejszym treningu byłam w stanie przyjąć wszystkie rewelacje. Czy i to dom? zapytał cicho. Moje ciotki, to siostra mojego ojca. Nie wiedziałem, że masz jakąś ciotkę. Nigdy o niej nie wspominałaś. Nie zamierzałam się teraz tłumaczyć Fryderykowi z faktu istnienia stryjna, a także z jego zatajania przed nim. Martwiłeś się o mnie? I dlatego przyjechałeś po nocy z drugiego końca kraju, a nie miałeś bliżej na ceglaną? Byłam tam wystarczająco długo po Twoim odejściu. Mogłeś śmiało piętnaście razy zainteresować się moimi planami na przyszłość. Fryderyk usiadł obok mnie i milczał, wpatrując się w swoje kolana. Coś mi się wydaje, że nie wiedzie ci się z tą twoją Ewą. Jakoś nie potrafię sobie wyobrazić, że oderwałeś się od szczęśliwego stadła i gnałeś przez pół Polski, żeby zobaczyć, jak powodzi się twojej porzuconej żonie. Jak ty się do mnie odzywasz, Magdaleno? spytał Fryderyk bardziej zmęczony niż zły. Dawniej nigdy tak nie mówiłaś, bo nie miałam odwagi. Bałam się mówić cokolwiek, z czego nie byłbyś zadowolony. Bałaś się? <noise> Mówisz jakbym cię bił. A przecież nigdy nawet nie krzyknąłem na ciebie. Owszem, ale potrafiłeś bardzo dotkliwie karać. Ignorowałeś mnie tygodniami. Traktowałeś jak powietrze. Mówiłeś, poczekam, aż zmądrzejesz, Magdaleno. Ciągle cię uczę i uczę, a ty dalej swoje. Tak, mój mężu, stwierdziłam gorzko. Tak było zawsze, kiedy próbowałam przejawiać chociaż odrobinę indywidualności, ale przyznasz, że byłam pojętną uczennicą. Raptem w dwa lata po ślubie przestałam mówić swoim własnym głosem i korzystać ze swojego mózgu. Okazało się w końcu, że nie podoba ci się taka. Magdaleno. Fryderyk chyba nie bardzo wiedział, co ma powiedzieć, ja natomiast wiedziałam. Teraz nie grozi mi z twojej strony żaden sprawdzian, żadna zła ocena z zachowania, jestem już absolwentką twojej szkoły. I Możemy sobie na przykład zapalić po papierosie, jak równy z równym. Ty palisz? Zapytał Fryderyk, jakby to z całego mojego wywodu było najważniejszą sprawą. Nie, nie pale, ale mogę. I pozwól, że cię uprzedzę, gdybyś przypadkiem zamierzał zaproponować mi powrót, nie zrezygnuję z tego. Nie zaprosisz mnie do środka? zapytał cicho. Chciałbym poznać twoją ciotkę. Nie ma jej, wyjechała. Jeśli masz zamiar zanocować w rąpałkach powiedziałam, zanim przyszłoby mu do głowy, poprosić mnie o nocleg tutaj każdy chętnie wynajmie ci pokój. Ludzie żyją tutaj z agroturystyki. Fryderyk wstał ociężale i włożył ręce do kieszeni. No cóż, Magdaleno, odezwał się po chwili. Miło było Cię znowu zobaczyć. Cieszę się, że zastałem Cię w dobrym zdrowiu. Mnie również było miło, że zastałeś mnie w dobrym zdrowiu. Dobrej nocy. By ostatecznie utwierdzić go w przekonaniu, że nasza rozmowa dobiegła końca, odwróciłam się tyłem i wetknęłam w drzwi sporych rozmiarów klucz. Kiedy Fryderyk odszedł, wyjęłam klucz i usiadłam z powrotem na progu. Postanowiłam przeczekać tak do rana. No i jak? Nagle przede mną pojawił się Olek. Fajnie, że jesteś! stwierdziłam z ulgą zamiast odpowiedzi. Zmęczona jestem. Przejechałam kawał świata, chce mi się spać, ale za nic nie wejdę sama do tego domu. A ze mną wejdziesz? Zapytał. Nie wiem, czy to nie będzie świętokradztwo, zastanowiłam się głośno, ale podobno nawet kradzież dokonana, z głodu bywa darowana przez sąd. Skoro tak, Oleg wyjął mi z ręki pęk kluczy i pootwierał wszystkie zamki, kłódki i skoble. Usiedliśmy w kuchni przy stole. Zrobiłam dwie herbaty z leśnych owoców. Był tutaj twój mąż, powiedział Oleg, grzebiąc łyżeczką w cukierniczce. Rozmawiałeś z nim? Udawałem, że szukam Matyldy. Owszem, zamieniliśmy parę słów. Spojrzał na mnie pytająco. Powiedział, że chciałby cię stąd zabrać. Zabrać? To on może sobie. Kubusia-puchatka! Zeźliłam się gwałtownie. A co on sobie w ogóle wyobraża? Szkoda, że mnie tego nie powiedział. Prosiaczek! Nie wściekaj się tak. Olek ścisnął moją rękę. Albo wściekaj się byle nie na mnie. Cieszę się, że nie jesteś kubusiem-puchatkiem. Patrzył mi w oczy tak jakoś. wcale nie figlarnie. Dlaczego się tak na mnie gapisz? Spytałam podejrzliwie. Chcesz wiedzieć? Jesteś pewna, że chcesz to wiedzieć? Nie. Nie wytrzymałam jego spojrzenia i spuściłam wzrok. Poczułam, że się rumienię. Chodź. Oleg uśmiechnął się i pociągnął mnie za rękę. Połóż się na kanapie. Posiedzę przy tobie. Wyglądasz na bardzo zmęczoną. Nie, powiedziałam, kładąc głowę na stole. To nie może tak być. Nie będziesz przecież ślęczał nade mną całą noc. Co więc proponujesz? Odparł Olek zaczepnie. Położymy się razem? Nie odpowiedziałam pomiędzy jednym ziewnięciem a drugim. Posiedzimy razem. Oleg wstał i załączył radio. Gdzieś daleko bardzo daleko śpiewała Beata Kozidrak. Stałam boso na podłodze z szorstkich desek, w bardzo pięknej, jedwabnej sukni, jakby żywcem wyjętej z minionej epoki. Na gors spływał mi gruby, płomienny warkocz. Nosisz spodnie, więc walcz. Słyszałam z oddali śpiewny pogłos. Natychmiast zobaczyłam przed sobą zgrzebne, pasiaste spodnie, które, patrząc od dołu, zaczynały się od bosych męskich stóp, kończyły się zaś kędzierzawą, kruczoczarną czupryną. Smagły, zgrabny chłopak wyciągał do mnie rękę. Chciałam podać mu swoją dłoń, ale nagle wszystko zaczęło się kręcić jak na karuzeli, i zaczęliśmy się od siebie oddalać. Niech ktoś to wszystko zatrzyma! Krzyczałam, ja muszę oddać mu rękę, tak jest zapisane w scenariuszu. Teraz spostrzegłam, że stoję na scenie, a widownia jest pełna. W pierwszym rzędzie ujrzałam Strainę Matyldę, Olka i Fryderyka. Podaj mu rękę! Darła się w niebu głosy Matylda, podskakując na krześle. Podaj mu rękę! Uczyniłam ostatni, rozpaczliwy wysiłek, ale chłopak był już za daleko. Ruchomy podest szybko oddalał go ode mnie. Patrzyłam, jak znika za kotarą z przykrą świadomością, że położyłam cały ten akt. Co ty zrobiłaś? — krzyczał Fryderek. Czy zdajesz sobie sprawę ilu ludzi zawiodłaś? Mam tego dosyć, powiedziałam do publiczności. Dosyć tego. To jest ponad moje siły. ja ja rezygnuję! zaczęłam schodzić ze sceny. Matylda zaczęła nagle robić się coraz mniejsza i mniejsza, a kiedy była już całkiem malutka Oleg wziął ją na ręce. Minęłam wszystkich bez słowa i skierowałam się ku drzwiom. Kiedy byłam już w połowie drogi, stanął przede mną ogromny, wystrugany z drewna święty Antoni. Twój wybór, twoja wola powiedział bez cienia gniewu ale pamiętaj, że ten spektakl musi być zagrany do końca. Idź teraz, jeśli chcesz, ale będziesz musiała wrócić. My wszyscy ogarnął dłonią widownie Wrócimy tu razem z tobą nie. Jęknęłam. Jestem taka zmęczona. Nie chcę. Zebrałam wszystkie siły, żeby wykrzyczeć głośno swój bunt. Nie. Nie chcę. Magdaleno to Oleg biegł teraz ku mnie, roztrącając stojących w przejściu ludzi. Jestem przy tobie. Jestem tu, kochanie. Zobaczyłam tuż przy swojej twarzy jego zatroskane oczy. Rozejrzałam się dookoła. W kuchni ciotki Matyldy wciąż jeszcze panował półmrok. Za oknem było już jasno. Która godzina? Szybko strząsnęłam z siebie resztki snu. Magdaleno? Olek puścił mimo uszu moje pytanie. Czy... czy ty tak... tak bardzo przeżywasz rozstanie ze swoim mężem? Krzyczałaś tak rozpaczliwie. Z trudem dojrzałam godzinę na stojącym na lodówce zegarze. Dochodziła ósma. Nie, przeciwnie. Czasem nie tylko jakieś takie dziwaczne sny. Nie chcę o tym mówić, ale wiesz co, jeśli masz jeszcze trochę czasu i ochotę, a może raczej odwrotnie, to zabierz mnie stąd teraz, dokądkolwiek. To mam jedno i drugie. Oleg spojrzał na mnie tak jakoś tkliwie. A więc dokąd, madam? Już mówiłam, dokądkolwiek. Daj mi tylko pięć minut na toaletę. Fryderyk, ociągając się, wsiadł do samochodu i ruszył we wskazanym przez Magdalenę kierunku. Nie chciało mu się wyjeżdżać z rąpałek, ale też nie chciało mu się spędzać nocy w wynajętej kwaterze. Cała ta agroturystyczna wieś wyglądała jak dzielnica willowa w Krakowie, co innego dom ciotki jego żony, całkiem inny świat. Miał w sobie jakiś taki senny magnetyzm. Te stare drzewa, drewniana komórka w kącie ogrodu i chylący się miejscami płot. Obejrzał sobie to wszystko dokładnie, kiedy czekał na Magdalenę. Tkwił tam na progu ładnych parę godzin. Chłonął ten klimat, tę atmosferę i tak naprawdę życzył sobie, żeby ta chwila trwała jak najdłużej. Po prostu chciało mu się tam być. Kiedy po krótkiej rozmowie Magdalena dała mu do zrozumienia, że powinien już sobie pójść, poczuł się oszukany, jak to? Tak bardzo trudził się, żeby odnaleźć to miejsce, osiem godzin z okładem spędził za kierownicą, prawie drugie tyle przesiedział na progu, czekając na nią. Miał wrażenie, że znalazł jedyny zakątek na świecie, gdzie kończą się jego problemy i zaczyna inne nowe życie. Magdalena uświadomiła mu jednak, że to koniec jej problemów i jej nowe życie. Mógłby próbować ją przepraszać, prosić, ale tak naprawdę nie był pewien, czy chodzi mu o nią, czy o ten urokliwy, mały świat. Fryderyk zatrzymał się o zamkniętej już gospody. Wyjął ze schowka fotografię i przyglądał się jej wnikłym świetle samochodowej lampki. Stara wierzba z kapliczką. Miał dziś okazję przyjrzeć się jej z bliska. Zrobiło na nim ogromne wrażenie. Staruszek Antoni, przygarbiony we wnętrznościach zmurszałego drzewa, od wielu lat dzielił z nim los i korniki. Jakie było jego zadanie? Czemu miał patronować w tym właśnie miejscu? Przyjrzał się kolejny raz postaciom na zdjęciu. Kiedy było zrobione? Przy jakiej okazji? Wszystkie te pytania nasuwały mu się naraz. Rodzice Magdaleny, poważni i dostojni, najwyraźniej zostali upozowani przez fotografa. Malutka Magda gapiła się prosto w obiektyw, skutkiem czego były szeroko otwarte oczy i bezmyślny wyraz twarzy. Tylko kobieta, częściowo schowana za teściem, wyglądała naturalnie, choć wyraźnie nie była uszczęśliwiona tym rodzinnym emploi. Patrzyła zamyślona gdzieś ponad głową fotografa, jej pełne usta i wyraziste oczy dalekie były od uśmiechu. Czyżby tuż przedtem miała miejsce jakaś sprzeczka, a może po prostu figurujące na zdjęciu osoby nie darzyły się sympatią? Fryderyk nie uzyskał odpowiedzi na to pytanie, choć z myślą o tym zabrał ze sobą zdjęcie. Ton, w jakim powitała go Magdalena, nie sprzyjał pogawędce. Nie będę tu szukał noclegu. Zdecydował nagle. Zdrzemnę się w samochodzie ze dwie godzinki i wrócę do Krakowa. Kiedy się obudził, jeszcze nawet nie zaczynało świtać. Uznał jednak, że czuje się na tyle wypoczęty, by móc ruszać w drogę. Ochlapał twarz i szyję wodą mineralną, wytarł w papier toaletowy i odjechał. Po kilkunastu kilometrach miał już całkiem inne spojrzenie na sytuację. Niepotrzebnie tak oschle traktowałem ostatnią Ewę. Ganił sam siebie. Dziewczyna stara się jak może, no, trochę nieudolnie, ale w gruncie rzeczy wszystko co robi, robi po to, aby mnie sobą zainteresować. Właściwie dlaczego z nią o tym nie porozmawiałem? Zamiast stosować walkę podjazdową? Oj, ewuś, ewuś, myślał o niej z rosnącą czułością. Jaka ty jesteś dziecinna. Postanowił, że zatrzyma się w pierwszym lepszym dużym mieście i kupi jej jakiś drobiazg. Najlepiej u jubilera. Czuł się już teraz znacznie lepiej. Jeszcze dziś będzie w domu, zaprosi Ewę do jakiejś przytulnej knajpki, nawet gdyby miał wypić ze trzy mdlące likierki. Na odcinkach drogi pomiędzy miastami dociskał maksymalnie pedał gazu. Odległość dzieląca go od realizacji tych planów zmniejszała się w szybkim tempie. Coraz bardziej zadowolony Fryderyk włączył radio i zaczął nawet nucić pod nosem. Pogoda była niezła jak na koniec października. Droga i widoczność sprzyjała dzisiaj kierowcom. Zaczął obliczać w myślach, o której godzinie powinien być na miejscu, kiedy tuż przed nim pojawił się jakiś niekończący się korowód. Pogrzeb? Zastanawiał się Fryderyk. Nie, raczej procesja. Spostrzegł teraz niesioną na przodzie chorągiew maryjną. Ludzie powoli odsuwali się na skraj drogi i mógł teraz wolno przemieszczać się wzdłuż całego tego pochodu. O, Maryjo, piękna pani, Królowo całej Ziemi, proszę słudzy ci oddani, prowadź nas swymi ścieżkami, śpiewali wierni. W orszaku szli dorośli, dzieci, osoby w całkiem podeszłym wieku, a nawet kalekie w wózkach inwalidzkich. Nigdy nadziei nie rzucaj, człowiecze, gdy się do matki niebieskiej ucieczesz. Poważne, pełne wiary, twarze przesuwały się przed oknem samochodu Fryderyka. O, ciekawe, pomyślał, gdzie znajduje się granica tej ludzkiej nadziei, pewnie na granicy życia. Westchnął, zbliżając się do końca pochodu, a może jeszcze dalej. Wtem, tuż przed maską samochodu, przefrunęła wirując biała, niewielka karteczka i upadła na pobocze. Fryderyk zatrzymał samochód. W innej sytuacji z pewnością zignorowałby taki niewiele znaczący drobiazg. Udzielił mu się jednak nieco podniosły, modlitewny nastrój. Pomyślał, że zgubił ją ktoś z idących w pielgrzymce. Podniósł karteczkę i odwrócił. To był obrazek z wizerunkiem świętego Antoniego. Pomóż odnaleźć się tym, co się zgubili. Wskaż mi drogę, na której nie zbłądzę, brzmiał napis na obrazku. Mój ty, poczciwy święty, westchnął, wsiadając do samochodu. Gdybym wierzył w takie czary, mary, pomyślałbym, że masz coś do mnie. Położył obrazek w schowku obok rodzinnej fotografii Magdaleny i ruszył w dalszą drogę. Postanowił, że zrobi sobie mały postój, nie wcześniej niż w Kielcach. Tam kupi jakiś drobiazg dla Ewy i przekąsi cokolwiek, a potem będzie miał jeszcze przed sobą tylko jakieś półtorej godziny drogi. A zatem cały niedzielny wieczór będą mieli z Ewą dla siebie. Parkując swoje Audi S6 w garażu przy Ceglanej, zastanawiał się, czy broszka z białego złota w kształcie ważki przypadnie Ewie do gustu. Matka Fryderyka była zdecydowanym wrogiem tego kruszcu. Jak żółte, to wiadomo, że złoto, mawiała, a jak białe, to nie wiadomo. Musiał teraz dojechać kilka przystanków tramwajem do mieszkania Ewy. Nigdy nie odważyłby się zostawić swojego samochodu na noc na ulicy. Nie było to zresztą specjalnie uciążliwe, ponieważ na tym odcinku tramwaje kursowały dość często. Fryderyk zaś zwykł poruszać się po Krakowie przy pomocy komunikacji miejskiej lub na piechotę. Wysiadając z tramwaju, rzucił okiem na okno na trzecim piętrze. Było ciemne. Otwierając drzwi, zastanawiał się, dokąd to mogła pójść Ewa. A może naprawdę źle się czuła i jest u matki. Targnęły nim wyrzuty sumienia. Lekarz na pogotowiu powiedział co prawda, że nic jej nie jest, ale postanowił wziąć szybki prysznic, a potem zadzwonić do niej i sprawdzić. Miał już wychodzić z łazienki, kiedy usłyszał w przedpokoju radosny dialog. Wchodźcie, rozgośćcie się, kochani, jak widać, mojego staruszka jeszcze nie ma? Zapowiedział, że wróci nad ranem? Rozpoznał głos Ewy. Dawaj, najpierw coś na ząbewka. Wytrząchłem z siebie ostatnie siły. To zdanie wypowiedziane zostało zapewne przez młodego człowieka płci odwrotnej. Był jeszcze trzeci głos. I rzuć na stół jakieś szkło, pić mi się chce. Ten z kolei ochrypły dyszkant nie pozwolił się przypisać nikomu. Nie czekając dłużej, Fryderyk wrzucił na siebie szlafrok i ujawnił swój pobyt w mieszkaniu. W salonie oprócz Ewy były jeszcze trzy osoby, z czego jedna z pewnością była dziewczyną. – O! – Ewa odłożyła szybko na stół korkociąg i butelkę nieotwartego jeszcze wina. Wyglądało na to, że to wszystko, co ma do powiedzenia. – Witaj, kochanie. – Fryderyk postanowił nie okazywać zdenerwowania. – Może przedstawisz mi swoich przyjaciół? – To do co my już pójdziemy? – padło od strony Sofy. To jest Krysia i jej chłopak, a to, Ewa wskazywała kolejno na swoich gości, jest Persefona. E, miło mi, ta ostatnia dygnęła uprzejmie, przy czym okazało się, że niezidentyfikowany wcześniej głos należy do niej. Całe towarzystwo zaczęło się teraz wycofywać z mieszkania, mniej lub bardziej wylewnie dziękując Ewie za gościnę. Kiedy zostali sami, Fryderyk usiadł w fotelu i przypatrywał się jej w milczeniu. A co? Nie wytrzymała w końcu. Jestem młoda, muszę się czasem zabawić, potańczyć, pośmiać się. Zostawiłeś mnie samą na całe dwa dni. Wiem, że jesteś młoda, powiedział spokojnie Fryderyk. Brałem to pod uwagę, kiedy porzucałem dla ciebie żonę. Myślałem, że i ty jesteś tego świadoma. Ewo, w jego głosie dało się wyczuć zmęczenie. Ja wiem, kto kładzie ci te wszystkie mądrości do głowy. Byłem mężem Magdaleny aż dziesięć lat. A wiesz dlaczego aż? Bo ona nigdy nie słuchała nieocenionych rad mojej matki. Tak? Tak? zapiszczała Ewa. To niedawna jeszcze byłam lepsza od twojej żony, teraz? Teraz nagle jestem gorsza, tak? Nie, Ewo. Fryderyk spojrzał na nią poważnie. Nie byłaś ani lepsza, ani gorsza. Jesteś po prostu inna. I taka właśnie bądź inna niż Magda, ale w tym pozytywnym sensie. Spójrz, Pędziłem do ciebie na złamanie karku. Bez przystanku na obiad. Bez snu. Nie zastajecie w domu. Potem sprowadzasz jakieś wesołe towarzystwo i to ty zauważ, ty, a nie ja, robisz mi awanturę. Proszę. Fryderyk podał jej owalne, zamszowe pudełko. Ewa otworzyła je ostrożnie, wyjęła broszkę i bez specjalnych emocji przypięła do bluzki. To białe złoto, a te kamyki to szafiry. Powiedział. Ojej. Ewa spojrzała jeszcze raz na broszkę. Jest cudowna, przepiękna. Dziękuję ci, kochany, i przepraszam. Zarzuciła mu ręce na szyję. A teraz szybko włożę coś na siebie. Spojrzał na swoje gołe, wystające spod szlafroka nogi. I jeśli pozwolisz, porwę cię na kolację. Rozdział piąty. Każdy ma prawo do obłędu. Wieczór był bardzo udany. Ewa zabawna i milusia, a później słodka i namiętna, jak na początku ich romansu. Fryderyk spojrzał teraz na śpiącą dziewczynę, pszeniczne, rozsypane na poduszce włosy, zgrabne, opalone nogi, pełne, pięknie wykrojone usta. Wyglądała jak słowiańska boginka. Nie potrafił jednak odnaleźć w sobie tej porannej, radosnej energii jaką kiedyś dawała mu spędzona w objęciach kochanki noc. Ucałował zarumieniony policzek i cicho wyszedł z domu. Przed drzwiami swojego biura zatrzymał się jak zwykle, ale nie przetarł tym razem błyszczącej wizytówki. Po raz pierwszy od ośmiu lat. Przeszedł wolno przez hol, krótkim witam, pozdrowił Bożenkę i zamknął u siebie drzwi. Ułożył przed sobą na biurku fotografię, zabraną magdalenie i obrazek z wizerunkiem świętego Antoniego. Pomóż odnaleźć się tym, co się zgubili. Poprowadź mnie drogą, na której nie zbłądzę. Wyrecytował z pamięci, wpatrując się w kobietę ze zdjęcia. Mogła mieć najwyżej trzydzieści lat. Bujne włosy upięte na szyi na czarno-białym zdjęciu były niewiadomego koloru. Fryderyk wyobrażał sobie, że są kasztanowe. Wymykające się z koka kosmyki okalały pełną, kształtną twarz. Jasne oczy, pełne nieodgadnionych myśli, patrzyły gdzieś w dal. Natomiast usta. Od tych ust Fryderyk nie mógł oderwać wzroku. One zawsze najmocniej przykuwały jego uwagę. Zarazem pełne i subtelne, namiętne i niewinne. Im częściej wpatrywał się w fotografię, tym bardziej denerwował się na siebie. Zdawał sobie sprawę, że zaczyna być jego obsesją. Rozpraszała go w pracy, odrywała jego myśli od Ewy, sprawiała, że stawał się opryskliwy i niemiły dla własnej matki. Denerwowała go również własna niemoc. Wiedział przecież, co powinien zrobić: odesłać zdjęcie Magdaleni lub choćby zniszczyć. Pozbyć się go jakoś, ale nie potrafił. Schował je teraz szybko do szuflady, widząc stającą w drzwiach sekretarkę. – Przyszedł pan Bernard Poleczka. – Zechce go pan przyjąć? – Nie był umówiony, ale mówi, że przyjechał z bardzo daleka specjalnie do pana. – Dobrze, pani Bożenko, niech wejdzie. Fryderyk zgarnął jeszcze z biurka wizerunek świętego Antoniego. Do gabinetu wszedł ogromny, rumiany mężczyzna, a wyraz jego spotniałej twarzy sugerował, że… Ma jakiś spory problem, albo sprawę o wysoce delikatnej naturze. Usiadł na brzeszku krzesła i zaczął zbierać się w sobie. Kilkakrotnie otwierał i zamykał usta, ocierał czoło i wzdychał. Co pana do mnie sprowadza? Zapytał Fryderyk życzliwie. W czym mógłbym panu pomóc? Ano, no, ja mam nadzieję, że mecenas by mógł. Powiedział w końcu, bo wie pan, ja w mojej sprawie już i we Warszawie był, i we Wrocławiu był, i wszędzie z kwitkiem mnie odsyłają. Bo ja, wie pan, z Warmińsko-Mazurskiego przyjechałem. Tam mieszkam, proszę pana, a tu w Krakowie brata posiadam i on mnie, pana mecenasa, polecił. Pan jego zeszłej wiosny tak korzystnie z żoną rozwiódł. Y, miło mi, bardzo mi miło, szanowny panie. Uśmiechnął się Fryderyk na wspomnienie tamtej sprawy. A zatem, czym mogę panu służyć? Ja, proszę mecenasa, taki cyrograf przedmałżeński spisać by chciał. Rozumiem, chodzi panu o intercyzę, czy tak? Ale do tego i szanowna narzeczona pańska będzie potrzebna i parę dokumentów. To może ja spiszę panu. Fryderyk wyjął z szuflady kartkę, co trzeba będzie przygotować, i wtedy umówimy się na jakiś konkretny termin. A nie, wie pan. Poleczka chrząknął nieznacznie. To nie chodzi o mnie, tylko o mojego synka idzie. No, w takim razie pański syn z narzeczoną będą musieli przyjechać do mnie osobiście, ale napiszę panu, co powinni dostarczyć, i w ten sposób będą się fatygować tylko raz. Ano, no właśnie, proszę pana, chrząknął znowu. Ano i, i w tym kłopot. A bez nich nie obeszłoby się, dobo. No bo ja to tak sam sobie umyślił, i najlepiej, żeby oni nawet nie wiedzieli o niczym. Nie dziwię się teraz, pomyślał Fryderyk, że cię gościu wszędzie z kwitkiem odsyłają. E, obawiam się, że to nie będzie niestety możliwe, proszę pana, powiedział głośno. Zgodnie z przepisami, umowę przedmałżeńską spisują sami zainteresowani i nikt inny za nich tego zrobić nie może. No bo przepisy w tym kraju to do, to do bani są, zdenerwował się mężczyzna. Zawsze przeciwko petentu a ja zapłacić zechcę, proszę pana, tyle, ile się należy. E, rozumiem, panie Poleczka, ale co panu przyjdzie z takiej umowy, która wobec prawa jest nic nie warta? Próbował tłumaczyć Fryderyk. A bo i prawo jest do bani, proszę pana. To, to już ja, ojciec rodzony swojego dziecka, przed krzywdą uchronić nie mogę? Mężczyzna spurpurowiał na twarzy, wzbudzając w prawniku obawy, czy aby nie jest to objaw zbliżającego się wylewu. Bo... Szanowny mecenasie, tak rzecz się ma, że syn mnie narzeczoną do domu sprowadził i, i żenić się chce, a ja mam taką obawę, no takiego stracha, co po nocach mnie się śni. No bo co, co, co by to było, proszę szanownego mecenasa, kiedyby ona nagle mężczyzną się okazała się? Słucham? Fryderyk w całej swojej prawniczej karierze nie spotkał się z podobnym problemem. A bo... Bo mnie taka jedna paniusia uświadomiła w pociągu już raz jechał z nią, że niby w tych czasach to nigdy niby nic nie, nigdy nie wiadomo, że niby że człowiek wiadomo, bo kura to kura też wiadomo, ale jakiej płci, to już gorsza sprawa. O. U sąsiada mojego, jeden młody to narzeczonego ma. W stolicy go upatrzył sobie i do domu zwiózł. Ja te narzeczone synka mego, to, to sobie pod kąpielą obejrzał i, No i niby kobieta jest, ale jakaś taka plaskata miejscami. Panie, w telewizorze to nic ino o tych związkach bioseksualnych gadają. Paradować by się one jawnie chcieli, dzieci adaptować, a jak to, jak się czuję, jak, jakby do mnie gadali? Jak mówię panu mnie, one po nocach się śnią, a synka jednego ino mam. I tak mi coś tutaj, panie. Poleczka położył sobie dłoń na sercu. O, o tutaj mnie coś mówi. Jedź ty, Benek, do Krakowa. Jeszcze i próbuj, bo, panie. Ja to już życia nijakiego przez to nie mam. Mężczyźnie zaszkliły się oczy. E, pani Bożenko, Fryderyk cicho uchylił drzwi. E, kawkę proszę i lampkę koniaczku. Proszę pana, postawił przed swoim klientem kawę i koniak. Ja nie wiem, czy do tej pory któryś z prawników uświadomił pana, że Prawo Polskie reguluje kwestie małżeństwa już z definicji, traktując je jako związek, kobiety i mężczyzny. Gdyby zatem, spojrzał na żywo zaciekawionego teraz Poleczkę. Powtarzam, gdyby okazało się, że, że narzeczona nie spełnia tego warunku, małżeństwo siłą rzeczy staje się nieważne. Innymi słowy, panie Poleczka, gdyby pańska synowa okazała się być mężczyzną, tym samym małżeństwo pańskiego syna uznane zostaje za nigdy nie zawarte. Bernard Poleczka wpatrywał się w gomorę z rosnącą nadzieją i odradzającym się życiem. No prawdę, panie? Panie kochany, toż i na co ja te pół kraju adwokatów zjeździł? Oj, dobrze mnie brat poradził, dobrze. Mógł ja do pana najsam pierw przyjechać. Moja wina, daleko mnie było. No to wiele ja panu winien jestem? Nic, proszę pana, odpowiedział ubawiony w duchu Fryderyk. Poleczka zasępił się na obliczu i rzucił z podełba. — a w konia to mnie pan nie robisz? — Nie, brat, uprzedził. Większy mecenas to większa kasa, pan co? Tak ludzi za darmochę przyjmujesz? — Nic pan nie płaci za wizytę — zreflektował się prędko Fryderyk. — Wie pan, przez wzgląd na brata. A za poradę należy się pięćset złotych. Ta pani w sekretariacie wypisze panu pokwitowanie. Oj, dziękuję ja. Serdecznie dziękuję panu mecenasowi. Niech panu Bóg da zdrowie. Ja również dziękuję, panie Bernardzie. Fryderyk podał mu rękę. Polecam się na przyszłość. Już ja tego panu nie zapomnę, zapewnił, cofając się do wyjścia. Jakby ja z prawem kiedy coś miał do czynienia, to tylko do pana, mecenasie jedyny. I innym polecał będę. Po wyjściu interesanta w drzwiach ponownie zjawiła się Bożenka. Gdyby znalazł pan teraz chwilkę czasu, powiedziała ostrożnie, trzeba by było sporządzić to pismo dla pana Kosińskiego. No pytał dzisiaj, kiedy zostanie przesłane do sądu. A, tak, przypomniał sobie Fryderyk, miałem to zrobić jeszcze przed wyjazdem, a dzisiaj je napiszę i, i sam je dostarczę. Proszę oddzwonić do tego Kosińskiego. Miał teraz znowu sięgnąć po zdjęcia, ale nie zrobił tego. Usiadł do komputera, otworzył folder pod hasłem Kosiński Spadek, a następnie zminimalizował i wszedł w Google. Wklepał hasło rąpałki i zajął się przeglądaniem wyświetlonych obrazów. Nie znalazł domu ciotki Magdaleny, ale była tam i studnia figurująca jako XIX-wieczny zabytek i kapliczka jako atrakcja turystyczna. Była knajpka, pod którą zatrzymał się w nocy i reklamujące się gospodarstwa agroturystyczne. Hm. Właściwie czemu nie? Zastanowił się. Przecież do tej wsi każdy może pojechać sobie na wczasy. Magdalena nie może mi przecież tego zabronić. Podbudowany tym pomysłem zabrał się raźno do pracy. Napisanie pisma dla Kosińskiego zajęło mu raptem 40 minut. Postanowił zanieść je do sądu w drodze na lunch. Teraz miał znowu kilkanaście minut na przyjrzenie się zdjęciu. Ułożył je na biurku i zaczął przetrząsać szuflady w poszukiwaniu lupy. Gdzieś tu musiała być. Kupił ją specjalnie do odczytywania drobnego druku na rozmaitych umowach. A jest. Ucieszył się, znajdując wreszcie pożądany przedmiot. Że też wcześniej na to nie wpadłem. Mamrotał celując szkłem w wybrane fragmenty. Przyglądał się teraz najdrobniejszym szczegółom intrygującej go postaci. Od włosów po klamerkę ubuta. Hm, pierścionek, ona ma na palcu pierścionek. Dokonał nowego odkrycia. Ja znam ten pierścionek. Fryderykiem wstrząsnął dreszcz emocji. To niemożliwe, na pewno się mylę. N niemożliwe, żeby ten sam. Pani Bożenko! krzyknął, nie ruszając się z miejsca. E, pani Bożenko, ściszył teraz głos, widząc, że sekretarka stoi już za jego plecami. Mam do pani prośbę. Sam nie mam teraz czasu, ale to pilne. Oczywiście, słucham, szefie. Jak zwykle ofiarna sekretarka gotowa była do wykonania polecenia. Co mam zrobić? Już pani widziała to zdjęcie. Była pani z nim u kierwecia. Potrzebuję jeszcze bardziej powiększyć jeden fragment. Fryderyk delikatnie zarysował ołówkiem interesujący go kawałek. Niech zrobi, jeśli będzie mógł. Na dzisiaj jeszcze. Dobrze, szefie, zaraz się tym zajmę. Proszę postarać się wrócić, zanim będę wychodził na lunch. Yy, muszę jeszcze wpaść do sądu. Bożenka odpowiedziała mu uśmiechem i w chwilę potem usłyszał, jak zbiega po schodach. Wyjął z teczki terminarz i przerzucił kartki na grudzień. Przed świętami będzie mógł sobie pozwolić na dziesięć dni wolnego. Tak, tak właśnie zrobię. Pojadę w grudniu do rąpałek na kilka dni. Powiedzmy zakreślił ołówkiem datę 15 grudnia że tu wyjadę. A wrócę no, nie później niż dwudziestego. Święta muszę przecież spędzić z Ewą i z matką. To będzie trudne, pomyślał, ale nie niemożliwe. Awantura ze strony Ewy, wyliczał, awantura w wykonaniu matki i co najgorsze, mm, przeprawa z Magdaleną, chociaż może i nie. Pójdę do niej, po prostu dam jej i, i ciotce jakiś symboliczny upominek gwiazdkowy, i najnormalniej w świecie powiem, że nie zamierzam ingerować w ich życie. Chcę tylko spędzić kilka dni w tym, Uroczym zakątku. Nie będziemy się nawet widywać. Tak, tak zrobię. Fryderyk uznał, że to jest dobre rozwiązanie. Spojrzał teraz na zegarek. Dochodziło w pół do dwunastej. Zaraz powinna wrócić Bożenka. Spakował więc wszystkie dokumenty, które miał dostarczyć do sekretariatu sądu i czekał. Przybiegła po kilku minutach. E, proszę, syn kierwecia zrobił to na, na poczekaniu. To jest obróbka komputerowa. Sapała. Po jej wyjściu Fryderyk rozerwał niecierpliwie kopertę i zastygł w bezruchu. Zobaczył dokładnie to, czego się spodziewał. Mimo wszystko jednak doznał sporego wstrząsu. E, pani Bożenko wszedł do pokoju sekretarki i położył na jej biurku niebieską teczkę. Ja niestety nie mogę teraz wyjść, gdyby pani była tak uprzejma. Mam to zanieść? Przerwała mu. Oczywiście, szefie, już idę. Pani Bożenko zwrócił się jeszcze do wyjmującej z szafy płaszcz dziewczyny. Od nowego roku dostanie pani podwyżkę. A na Boże Narodzenie dodał jeszcze widząc radosne zaskoczenie na jej twarzy specjalną premię! Fryderyk sięgnął ręką do szuflady i wyjął z niej pierścionek, który jego matka zabrała Magdalenie. Ten sam. Nie tyle podobny, ile ten sam W pierścionku brakowało jednej ze złotych łapek przytrzymujących czerwony kamień. Na zdjęciu też było to widoczne, a więc to nie mógł być przypadek. Nie możesz znać tej małpy! Przypomniały mu się słowa matki oglądającej fotografię. Ona musi wiedzieć, kim jest ta kobieta. Zareagowała bardzo żywo na jej widok, medytował Fryderek. I jeszcze ten pierścionek to za dużo jak na zbieg okoliczności. Od pokoleń my się nim zaręczali w rodzinie, oznajmiła, gdy odebrała go Magdalenie. Od pokoleń? Boże mój, czyżby w takim razie mój ojciec kiedyś był zaręczony z tą kobietą? Nie, 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 spokojnie, chłopie. Starał się myśleć bez nadmiernych emocji. To nie ten trop. Pierścionek był zawsze w rodzinie matki. A zresztą, po co ja się zabieram za wyważanie otwartych drzwi? Wybrał numer jej telefonu. Mamusia? Zapytał niemądrze, słysząc głos pani Gomorowej w słuchawce. Mamusiu, posłuchaj, Muszę się z Tobą zobaczyć dzisiaj wieczorem. Mam z Tobą do pomówienia, ale chciałbym, żebyśmy byli sami. Gomorowa coś tam mówiła do niego, ale Fryderyk kompletnie to ignorował. Będę u Ciebie o dziewiętnastej, ale nic nie kombinuj, bardzo cię proszę. Po prostu czekaj na mnie sama, to bardzo ważne. Odłożył słuchawkę i spakował do dużej szarej koperty powiększoną fotografię, tombakowy pierścionek i jego komputerowy wizerunek. Włożył to wszystko do swojej teczki, by mu to nie umknęło, kiedy zajmie się umówionymi na dziś klientami. Chodźmy, pewnie ciotka już dawno wróciła pociągnęłam Olka za kurtkę. Nie, chce mi się odpowiedział leniwie i przyciągnął mnie do siebie. Chce się, czy nie chce człowiek nie zwierz. I tak robić powinien, aby go drudzy w poszanowaniu mieli skończył za mnie ulubioną formułkę ciotki, którą nieustannie raczyła nas w dzieciństwie. Otóż i to, Oliwierze, powiedziałam z powagą. Przez to włóczenie się z Tobą po lesie, poszanowanie ludzkie mojej osoby może zostać mocno nadwątlone. Nie, nie, na to nie mogę pozwolić. Olek wstał natychmiast ze zmurszałego pnia, objął mnie w pasie i ruszyliśmy wolno w stronę wsi. Złota polska jesień, brodziłam w suchych, szeleszczących liściach. Kolory sraczki chorego na salmonelle, roześmiałam się głośno. Czy ty wiesz, że jeszcze niedalej jak miesiąc temu postanowiłam nie wstawać nigdy z łóżka? Dlaczego? Olek zasępił się wyraźnie. Tak bardzo cierpiałaś z powodu swojego męża? Już kiedyś odpowiedziałam ci na to pytanie. Wiesz co? zapytałam i zrobiłam dłuższą pauzę. Tak, Olek patrzył na mnie z wyczekującym napięciem. Muszę iść do fryzjera. Napięcie w jego oczach nagle opadło. Dlaczego masz bardzo piękne włosy, gęste i takie płowe? Zawsze mnie zadziwiał twój typ urody. Jasne włosy i przy tym czarne oczy. Olek dotykał moich brwi, wodząc po nich palcem. Jak narysowane takie, kształtne. Farbujesz czasem włosy? Czasem. Jak były modne pasemka, to nosiłam pasemka. Jak wszedł na top balejarz, no to robiłam sobie balejarz. Ostatnio miałam taką asymetryczną fryzurę. Tu o, o tak, a tu mi tak, tak wisiało. A tu, tu było do góry. Machałam rękami, prezentując Olkowi moją najnowszą kłafiurę, po której zresztą nie było już śladu. I co? O, jestem pod wrażeniem, naprawdę, stwierdził, ale nie wiem, czy w takim razie któryś z tutejszych salonów będzie w stanie ci dogodzić. Dlaczego zmieniłaś temat? Nie zmieniłam. Temat fryzjera jest jak najbardziej w temacie. Otóż powiedziałam wolno i wyraźnie, teraz dogodzi mi każdy salon, nawet gdyby ścinał włosy siekierą. Do tej pory chodziłam do fryzjera z mężem. On rzucał fryzjerce przed oczy przyniesiony z sobą katalog, który uprzednio studiował skrupulatnie i pilnował, aby wszystko dokładnie było tak samo. A potrafił dawać bardzo hojne napiwki, ale potrafił też karczemnie się awanturować. Miałam wpisane w życiorys te wizyty na koniec każdego miesiąca. – I jak? – spytałam. – Fryzjer jest w temacie, czy nie? – Owszem – westchnął Olek, przytulając mnie mocno. – Jak najbardziej. Kiedy wyszliśmy na polną drogę, zauważyłam dym snujący się z komina ciotczynej chałupy. Wskazałam w jego stronę ruchem głowy. Spoko, powiedział bez trosko Olek. Jakby było przed czym, to będę cię bronił. Śliwek przydrożnych nie jadłam, koniaku nie piłam, sukienki nie podarłam, roweru nie zgubiłam, wyliczałam wszystkie przewinienia z kodeksu karnego ciotki. Nic mi nie grozi. Z chłopakami się nie włóczyłam, uzupełnił Oleg. Z chłopakami się i owszem włóczyłam. Sprostowałam, ale zachowywałam się skromnie. No, to dorzucił jeszcze swoje trzy grosze. Ciotka w przeciwieństwie do mnie będzie bardzo rada. Drewniana furtka otworzyła się z głośnym skrzypnięciem i w tym momencie w drzwiach domu pojawiła się stryjna. Chwałaś ci, panie! Wykrzyknęła na mój widok. A już myślałam, że ten twój były cię uprowadził. Bo, bo mnie tu ludzie mówią, że był tu jakiś na krakowskiej rejestracji i cały dzień przed chałupą przesiedział. Nie zabrał mnie, Ciociu, odpowiedziałam radośnie, bo zrobiło mi się bardzo sympatycznie na sercu. Żalby było, Cioci? Ciotka stropiła się wyraźnie, bo, niewylewna z natury, nie bardzo wiedziała, co ma powiedzieć. Ano, wydusiła z siebie w końcu, raźniej, tak we dwie. Spojrzeliśmy z Olkiem na siebie porozumiewawczo. Oboje znaliśmy ciotkę dobrze. Stwierdzenie, że coś wygląda lub smakuje nie najgorzej, w jej wydaniu było nie lada komplementem. To też jej odpowiedź na zadane przeze mnie pytanie było jak. O, wyznanie miłosne. Ja też się cieszę, że tu jestem, uścisnęłam ją mocno. Wchodźże wreszcie, Magdaleno, powiedziała szorstko, ciotka. Toż ty widać herbatą i nożywiła się nic nietknięte, niechlepni kiełbasa. Och, bez obawy, madame Matyldo, Olek wysunął się naprzód. W miarę swoich skromnych możliwości, nie chwaliwszy się oczywiście, starałem się zadbać o bratanicę pani. Wejdź i ty, Olek. Kartoflaka zapiekam. W twojej rąbłowiance to lepsze Mecyje są na pewno, ale może popróbować choć zechcesz. Jasne, że zechce, madam. Olek ucałował ciotkę w rękę. Dziękuję za zaproszenie. Stryjna po raz pierwszy dopiero rozejrzała się dookoła i weszła szybko do sieni. Olek mrugnął do mnie porozumiewawczo i gestem zachęcił mnie do wejścia. Z kuchni rozchodził się aromatyczny zapach potrawy, której nie jadłam nigdzie indziej. Poczułam szczypanie w gruczołach ślinowych. No, myjcie ręce, dzieciaki, i do stołu, zakomenderowała ciotka. Poczułam się, jakby czas cofnął się o te piętnaście lat. Siedzący po mojej prawej stronie Olek, łobus i towarzysz najokropniejszych brewerii z dzieciństwa, a dziś całkiem konkretny facet. I Matylda, niegdyś groźna i nieludzko konsekwentna, dziś wzbudzająca we mnie uczucie tkliwości i potrzeby opieki. Odsuwałam od siebie myśl o moim ojcu i związanych z nim matactwach Mateldy. Być może postąpiła tak wiedziona jakimś impulsem, a dziś nie umiała się już z tego wyplątać. Nie chciałam o tym myśleć teraz. Było mi po prostu dobrze. W małżeństwie z Fryderykiem nabyłam kilku pożytecznych umiejętności, między innymi wypierania za świadomości lub odsuwania na dalszy plan przykrych spraw, jak Tohara. – Mniam! – ekscytował się Oleg, zaglądając przez ramię ciotce, wyjmującej gorącą blachę z paleniskowego kuchennego pieca. – Nie wiem, czy byłaby pani skłonna podać mi recepturę tego specyfiku, ale gdybym zaczął go serwować w gospodzie, to kebaby i pizzę Jędrzejków szybko odeszłyby w niepamięć – mizdrzył się do Mateldy. Zarumienione, aromatyczne kiełbasy wypełnione farszem ziemniaczanym i skwareczkami… Wyglądały rzeczywiście niezwykle apetycznie. Ciotka swoim zwyczajem usiłowała pokryć opryskliwością zmieszanie wywołane komplementami Olka. Weź no ty, Olek, do stołu nakrywaj, zamiast pleść byle co. Ale jakby ty tak na serio chciał, odezwała się po dłuższej chwili. To przyślij do mnie tę swoją kucharkę. A teraz jedzcie, zanim gorące. A jak tam, Ciociu, na pielgrzymce było? spytałam pomiędzy jednym kęsem a drugim. Pogoda się chyba udała, no nie? A no, udała się w sam raz. Cała pielgrzymka udała się. Nalej, no, Magduś herbaty jeszcze Olkowi. Ciotka umyślnie chyba zmieniła temat, żebym nie zaczęła znowu wypytywać o intencje tej wyprawy. E, ja to też bym na taką pielgrzymkę poszedł z Magdą, wyrwał się niespodziewanie Oleg. A od kiedy to ty taki kościelny się zrobił? Spytała ciotka, nie podnosząc głowy z talerza. Jak żyje, to cię może ze cztery razy wszystkiego nam widziałam a i to chyba tylko na ślubach i pogrzebach Ach, uczciwie rzecz biorąc, muszę przyznać pani rację jak w tym filmie Cztery wesela i pogrzeb ale ja już od jakiegoś czasu myślę, że trzeba by zmienić nieco światopogląd. No, może nie tak postępowanie raczej bo wierzący to ja zawsze byłem. Nie wiem, czy Olek chciał się przypodobać ciotce, czy to, co mówił, było wynikiem jego rzeczywistych rozterek. A ty, Magda, praktykująca jesteś? zapytał. Jestem. Odpowiedziałam z powagą. Nie chciałam o tym dyskutować. To, co myślę i czuję w kwestii wiary, jest dla mnie tematem bardzo delikatnym, intymnym prawie. Moja duchowa łączność z tym, co nadprzyrodzone, opiera się nie, jak w przypadku innych ludzi, na wierze ale swego rodzaju wzajemnym przenikaniu na intuicji, graniczącej z pewnością. Głośne wyrażanie moich poglądów religijnych mogłoby dla przeciętnego katolika trącić herezją. Co tak, Magduś, zasępiłaś się, nie smakuje? Pochyliła się nade mną Matylda. No co też, ciocia, w życiu czegoś lepszego nie jadłam? Oburzyłam się przytomnie. No to ja już się będę zbierał. Oleg widać odczytał moją zadumę jako zmęczenie. Dziękuję za pyszną kolację, zwrócił się do ciotki, i za pozwoleniem przyślę do pani moją kuchareczkę. Odprowadziłam go do progu i nie dalej, żeby ciotka nie pomyślała czasem, że zamierzam się z nim migdalić pod odsłoną wieczoru. Ciociu, zwróciłam się do Matyldy, wracając pospiesznie do kuchni. Chciałabym umyć włosy, ale nigdzie nie mogę znaleźć szamponu. Miałam kupić, ale kurczę, blade zapomniałam. A otóż i masz. Stryjna sięgnęła ręką do szafki pod zlewem. Ale ino taki rumiankowy. Weź, magluś, nastaw więcej wody, to i ja włosy umyję. W domu Mateldy, aby uzyskać ciepłą wodę, trzeba było ją podgrzać w kotle na kuchni. Wyposażenie łazienki stanowiła natomiast sporych rozmiarów cynkowa balia i emaliowana miska na trójnogu. Przypuszczam, że gdybym miała korzystać z podobnych urządzeń w swoim mieszkaniu w Krakowie, byłoby to nieco uciążliwe – tu zaś było to tak oczywiste, że ani mi w głowie nie powstałoby narzekać z tego powodu. To może ciocia pierwsza? spytałam, taszcząc parujący kocioł. Ja mam krótkie włosy, prędzej wyschną. A może cioci polać? A nie, dziecko, dam radę. Ciotka dała radę szybciej niż mogłabym przypuszczać. Widać miała wprawę w posługiwaniu się dzbankiem. W łazience było pełno pary. Kiedy schyliłam się nad miską, spostrzegłam stojącą w kącie na podłodze flachę z fioletem gencjany. Yy, Nieraz już natykałam się w domu ciotki na takie flachy, nigdy jednak nie miałam odwagi spytać, na co jej one. Kiedy sięgnęłam po grzebień, zaczęłam się domyślać. Ciotka była ruda. Była ruda i dla ukrycia tego faktu robiła sobie, najprawdopodobniej przez całe życie, półkanki z roztworu gencjany – Zdjęłam z grzebienia kosmyk rudych włosów i schowałam do kieszeni. Boże mój myślałam, układając fryzurę ileż w tej Matyldzie tajemnicy? Kusiło mnie, aby zapytać ją o te parę niejasnych spraw o jej matkę, która piła, o rzekomą śmierć mojego ojca no i o te rude włosy wreszcie. Właściwie nawet nie brakowało mi odwagi. Jeśli się bałam, to raczej popsuć coś między nami, a może po prostu bałam się poznać odpowiedzi na te pytania. Jednak, kiedy stanęłam z ciotką oko w oko, coś we mnie wstąpiło. Ciociu? spytałam niewinnie niedługo wszystkich świętych pójdziemy na cmentarz? A jakże pójdziemy odpowiedziała bez mrugnięcia powieką. Bo wiesz, e, ja bym chciała jakiś taki, jakiś okazały znicz mojemu ojcu na grobie zapalić, a nie wiem, czy w rąpałkach taki dostanę. A pewnie, że dostaniesz w żabkach u Stefanka pełno Patrząc na niczym niezmącony spokój Matyldy, zastanawiałam się, czy to aby nie mnie miesza się w głowie. A przecież byłam do cholery w tych całych latkiejmach i rozmawiałam z moim własnym, najwłaśniejszym ojcem. A kogo tam jeszcze mamy z rodziny na tym cmentarzu? No, twoja babcia Ernestyna pochowana jest, i dziadek Stachy, i jego brat, ale tego. Na oczy nawet nie widziałaś. On na wojnie zginął, no i tyle, bo Jolam, matka twoja, w Krakowie przecież leży. A jeśli Ernestyna rzeczywiście nie była matką Matyldy, to gdzie więc jest jej matka? Może także w jakimś zakładzie dla obłąkanych? Miałaby już w takim razie co najmniej osiemdziesiąt lat. Prawdopodobnie już nie, że a skoro tak, to gdzie jest pochowana? Wszystkie te myśli nie dawały mi spokoju. Siedziałam przy stole podparta na rękach i kiwałam się bezmyślnie. Idź, Magduś, spać! Stryjna trąciła mnie w ramię, bo mnie się widzi, że ty <grym> zaraz zaśniesz na tym stole. Wdrapałam się na kopiaste łóżko i jak zawsze wywaliłam na podłogę połowę puchowych poduszek. Po głowie nadal plątały mi się różne niespójne wątki, przypominały mi się urywki rozmów, pod powiekami przesuwały się rozmaite postaci, które pamiętałam z dzieciństwa. Babcia, dziadek, Stary listonosz, niemowa żebraczka. Czułam, że jeśli zasnę, natychmiast pojawią się moje zmory. Chciałam czuwać, ale byłam na to zbyt senna. Wyskoczyłam z łóżka, słysząc kroki zbliżające się do drzwi. Drżąc z zimna i ze strachu, stałam boso na zimnej podłodze, w samej tylko cienkiej koszuli. E, to ja z pola teraz dopiero schodzę, a jaśnie pani już w łóżku? No proszę. Wysoki, barczysty mężczyzna szarpał mnie za rękaw. Koroneczki, falbaneczki! Nie chcę widzieć w moim domu tych dworskich frajcymerów! A jutro zaraz ze świtem do wykopków, moja paniusiu! Serce waliło mi jak młotem. Ochrypły, budzący we mnie grozę głos mężczyzny wbijał mi się boleśnie w mózg. Zamknęłam oczy. Poszedł, pomyślałam z nadzieją Boże, spraw, żeby poszedł. Two! odwrócił się nagle i splunął mi pod stopy. Two! – Zrozumiałaś wywłoko? Cho – Chora jestem – wyszeptałam cicho. Poczułam teraz ostry ból w piersiach i nadchodzący atak kaszlu. – Chora! – szydził mężczyzna. – Chora! Takie wielkie się zawsze chore na robotę są! – A i masz całą przyczynę swojej choroby! Otworzył z impetem szafę i spod sterty bielizny wyciągnął butelkę alaszu. Trzasnął nią o podłogę, a z sąsiedniego pokoju rozległ się głośny płacz dziecka. Szmata jesteś, barachło! Już ja karierę z tobą zrobił, nic mnie ty dobrego nie przyniosła. Nie posagu, ni sławy, ni szacunku u ludzi! Gdzie ja rozum miał, jak się z tobą żenił? Patrzeć na ciebie nie mogę! Bodajcie dajcie, ziemię pochłonęła! I ja patrzeć na siebie nie mogę. Ruszyłam wolno w stronę drzwi. Nic ci ja, mężu, dobrego nie przyniosłam. No to zejdę tobie z oczu i jak przyszłam, tak pójdę. Tylko to wezmę ze sobą. Podeszłam do małej nocnej szafki i sięgnęłam po ukrytą za lustrem butelkę. Mimochodem dostrzegłam w nim swoje odbicie, bladą postać w batystowej koszuli i długie, splątane rude włosy. Twoje zdrowie, mężu, podniosłam butelkę do ust. Zaskoczony mężczyzna stał bez ruchu na wprost z drzwi, i jakby czekał, czy naprawdę zamierzam opuścić jego dom. Minęłam go bez słowa, pociągając długie łyki z butelki. Teraz było mi już wszystko jedno, co mi zrobi. A idź, odezwał się wreszcie. Idź ty, łachudro, łach, ostatnia szmato, idź! Pójdę? Odpowiedziałam bardziej do siebie niż do niego, spokojnie oddalając się do odprogu. Mamusiu! Płakało coraz głośniej dziecko. Gdzie ty idziesz, mamusiu? Nie odchodź! Kątem oka dostrzegłam drobną, przyklejoną do okna twarzyczkę i małe, rozpostarte na szybie paluszki. Pójdziesz! Pójdziesz! Coś wołało do mnie z ciemności. Pójdę. Odpowiedziałam w jego stronę i ruszyłam przed siebie, wlewając w usta piekący, słodkawy płyn. Nie wiedziałam, dokąd idę. Wiedziałam tylko, że muszę się zatrzymać. Że nie powinnam zrobić ani jednego kroku więcej. Wiedziałam, że muszę się obudzić. Usiadłam na łóżku i przeciągnęłam dłonią po mokrych włosach, Niemal nie czułam władzy we własnym ciele. Te koszmary wysysały ze mnie całą życiową energię. Wstałam i na drżących nogach weszłam do kuchni, zapaliłam światło i usiadłam przy stole. Co tam znowu, Magduś? Ciotka cicho stanęła za moimi plecami. Drgnęłam gwałtownie. Nie chciało mi się nawet otwierać ust, zmuszać myśli do formułowania zdań, artykułować, wyduszać z siebie słowa za słowem, tłumaczyć, widzieć się w poszukiwaniu wykrętnych odpowiedzi. Siedziałam więc z oczami utkwionymi w stół, z rękami złożonymi bezwładnie na kolanach. Ciotka wolno usiadła naprzeciwko. — Ja nie wiem, dziecko — odezwała się w końcu. — Może ty do jakiego lekarza powinna iść? Jakieś leki on by tobie na nerwy może dał, bo to nerwowe po mojemu te twoje strachy. — Boi się, ciocia, że popadam w obłęd? — spytałam z ironią w głosie. A niechże Bóg broni! Przeraziła się ciotka nie na żarty. Nie, no, i no martwię się o Ciebie, no. Miałam nieodpartą ochotę zapytać ją teraz o mojego ojca. I o te niezwykłe, realistyczne postaci z mojego snu. Kojarzyłam niejasno pewne rzeczy. I kobieta, która bywała mną we śnie, i ta mała, ciągle zapłakana dziewczynka, obie miały rude włosy. Byłam pewna, że nie było to tylko wytworem mojej wyobraźni. No to kim były? Czy miały jakiś związek z tym domem? A rude włosy ciotki, które odkryłam na grzebieniu, czułam, że to w jakiś sposób wszystko łączy się z sobą, ale jak? A mój obłąkany ojciec, a głos przemawiający do mnie ze studni, wszystko razem plątało mi się po głowie. Nie umiałam tylko znaleźć jakiegoś wspólnego wątku. Fabuła moich snów robiła się coraz bardziej rozbudowana. Teraz oprócz dziecka pojawiła się również matka i jej straszliwy małżonek. Siedziałam naprzeciw ciotki bez słowa i coś we mnie rosło. Kotłowało się. Cały ten senny kryminał w odcinkach, mój były, ale ciągle jeszcze aktualny mąż i jego boginka, teściowa, grasująca na zgliszczach mojego domu w Krakowie, wysuszony ojciec w domu opieki społecznej. Ciociu, złapałam Matyldę za rękę. Dlaczego życie jest takie trudne? Hm, dlaczego? Westchnęła smutno. Ano najprędzej dlatego, że ludzie same sobie takim życie czynią. Pewno, że czasem krzyże los syła, wypadki, choroby, a i na to już nic nie poradzisz. Ale jak tak popatrzeć dookoła, to najwięcej sami sobie ludzie krzywdy poczyniają. Tak sobie jak i drugim. To prawda, ciociu. Tyle jest teraz na świecie zła, nienawiści, chciwości. Czasem można ciotka zamyśliła się, ignorując moją banalną konkluzję i bez nienawiści drugiego ukrzywdzić. Jak się chce komuś czynić dobrze i mu się tą dobroć po swojemu w życie wciska jakby każdy żył tak, żeby miał na uwadze innych, szanował drugiego człowieka yy, razem z jego życiem dużo mniej byłoby nieszczęścia w świecie. A jak człowiek nieszczęśliwy jest ciągnęła dalej. To też tak się umie w te swoje nieszczęście zapatrzyć, że nawet nie dojrzy i że drugiego krzywdzi. Słuchałam tego wywodu ciotki i nie umiałam pojąć, jak mogła się tak bardzo zmienić. To co według cioci w życiu jest najważniejsze? spytałam rozciekawiona jej nową filozofią. Szczęście, magdus. Nie można bez końca odrzucać tego, co ci los nadarza. Wybrzydzać, bo i on granice swojej cierpliwości ma. A życie krótkie jest. Tak się nieraz wydaje, no to masz czas, masz czas, na tamto przyjdzie czas, ale on może już nie przyjść. I kiedyś zostanie ci ino patrzenie w okno i te paciorki różańca na palcach, jak mnie. Ciociu, chciałam powiedzieć jej coś ciepłego, coś serdecznego, ale głos wiązł mi w krtani. Moja tego kochana Matyldo. Wykrztusiłam tylko. Nie masz się co nade mną urzalać, Magduś. Patrz, no teraz, żebyś ty swojego czasu nie zmarnowała. A mnie się zdaje, że przy tym twoim Fredku to ty wiele dobrego nie zaznała. Dlatego ja ci nic nie mówię. A ten Olek to tak koło ciebie zachodzi. Ty nie myśl, że ja zła, o to jestem, albo co? Na miłość boską, ciociu, co się z tobą przez te wszystkie lata stało? Ja nic już nie rozumiem. Kiedyś głosiłeś, że najważniejsze w życiu jest poważanie ludzkie i choćby nie wiem, co ono zawsze było u ciebie na pierwszym miejscu. A teraz mi tak mocno koliduje z tym, co mówisz, bo i miłość i szczęście czasem wymyka się poważaniu ludzkiemu, a, a to, co czyni nas szczęśliwymi, czasem bywa przedmiotem kpin lub wręcz potępienia. A niechby, niechby kpili i potępiali. Ciotka spojrzała gdzieś daleko, za okno. Szacunek, poważanie i... I takie przekonanie miałam, też, u nas wszyscy w rodzinie według takiego myślenia żyli. I mój ojciec tak mnie wpajał zawsze, i twój ojciec, a mój brat, ale kiedy ich magduś zabrakło, kiedy ja sama w tym domu zostałam, zaczęłam ja myśleć inaczej. To tak jak ja po odejściu Fryderyka, wtrąciłam cicho, ale ciotka nie słuchała. Z początku to tak mnie na sercu było. Mówiła, jakbym ja, rodzonym swoim, wiarę wypowiedziała. Przepędzałam to wszystko od siebie, ale wracało i wracało. Cały żywot mój przed oczami kołem mi przebiegał i czasem żałość, taka, taka tęsknota, a boleść mnie ogarniała, tylko ta modlitwa żarliwa, lekarstwem dla mnie się stała i, i tak od dawna proszę już, żeby mi ten święty Antoniczek życie moje pogubione pozbierać pomógł, żeby mi jeszcze na tyle czasu dał Wszechmogący, abym. Ponaprawiać wszystko, poprostować zdążyła. Ciotka zamilkła i zwiesiła głowę. Miała mocno zaciśnięte usta i ściągnięte boleśnie brwi. Mogłam się jedynie domyślać, że jakiś wielki dramat rozgrywa się teraz pod jej zamkniętymi powiekami. Idź, Madziu, połóż się, powiedziała cicho, nie otwierając oczu. Już świtać zaczyna, teraz już żadne strachy przystępu do ciebie nie mają. Rzeczywiście, za oknem zaczynało jaśnieć. Dochodziła siódma rano. To ja pójdę, Ciociu, powiedziałam, przypominając sobie, że na dwunastą umówiłam się z Olkiem. Postanowiłam zrobić jakieś odzieżowe zakupy, i on miał mi w tym pomóc, chociaż jeszcze o tym nie wie. Odsłoniłam zasłony w moim pokoju i ułożyłam się w łóżku. Wkrótce poczułam, że nadchodzi zdrowy, normalny sen. Obudziłam się rześka, jak skowronek. Ciotka także raźno krzątała się po kuchni, zupełnie jakby nasza nocna rozmowa nie miała miejsca. Dzień dobry! Złapałam ją w pół i ucałowałam soczyście w oba policzki. Ciotka o dziwo wcale nie wzbraniała się przed tym nagłym aktem czułości. Drobna i delikatna z dnia na dzień budziła we mnie coraz większą tkliwość. No, ja nie wiem, czy do śniadania, czy do obiadu powinnam Ciebie teraz zapraszać? Uśmiechnęła się pogodnie. A nie, niech ciocia nie robi sobie kłopotu. Ja to właściwie umówiona jestem z Olkiem. E, już nawet spóźniona trochę. No to biegaj, ale na obiedzie obydwu was chcę tu widzieć. Kałdunów więcej narobię. A pieniędzy ty masz? Krzyknęła jeszcze za mną. E, mam kartę do bankomatu. A, właśnie, ciociu. Bankomat jest koło poczty. Wpadła mi w słowo. Oleg już czeka. E, zaraz pewnie zacznie trąbić. Trąbić? Zastanowiłam się, wybiegając z domu. No, Ciekawy na czym? Chwilę potem zobaczyłam Olka za kierownicą zielonego samochodu. Był to mały dwudrzwiowy Mercedes. Nie znam się na samochodach, ale taki sam model miał Fryderyk w zeszłym roku. Dokąd pani Magdalena sobie życzy? Zapytał, otwierając mi drzwi. Do bankomatu, a potem do sklepu z konfekcją damską. Święta idą, wyjaśniłam. W czym zazwyczaj występuje się w rąpałkach we wszystkich świętych? A, występuje się. A bo ja wiem, słyszałaś przecież, że ja za bardzo kościelny nie jestem. Kościelny kościelnym, ale to święto ma akurat zupełnie inny charakter. W tym dniu na cmentarz chodzą nawet zdeklarowane bezbożniki, stwierdziłam z pozorowanym niesmakiem. Orek uruchomił samochód i wypalił bez zastanowienia. Jeśli o mnie chodzi, to uważam, że w tej sportowej kurteczce wyglądasz rewelacyjnie. Nie osłabiaj mnie, Oliwierze. We wszystkich świętych nie można się ludziom na oczy pokazać w niczym poniżej futra z nutri. No, jeśli jeszcze pogoda dopisze, stwierdził logicznie. Na razie zanosi się na to, że trzeba będzie sięgnąć do szaf po letnie ciuchy. Spojrzałam na niego z wyraźnym politowaniem. Dzień 1 listopada stanowi tradycyjne otwarcie sezonu na wszelakie zdarte uprzednio ze zwierzaków odzienia, jak futra, kożuchy, skórzane płaszcze na podpince, a także kołnierze i czapki z lisa, futrzane etole i mufy bez względu na pogodę. Oliwier nie wyczuł ironii w moim głosie, skutkiem czego był teraz mocno zasępiony wyraz twarzy. Eee, ale w rąpałkach nie ma sklepów futrzarskich. No i chwała Bogu, uradowałam się głośno, bo inaczej czułabym się w obowiązku nabyć coś z tego asortymentu. Kiedy zapełniłam już niewielkich rozmiarów bagażnik olkowego samochodu, poprosiłam, żeby zabrał mnie na przejażdżkę. Do obiadu u ciotki było jeszcze trochę czasu, a ja bardzo chciałam z nim porozmawiać. No do tej pory, poza moimi pijackimi wynurzeniami, nie odkrywałam się przed nim specjalnie. Teraz potrzebowałam jednak wdzięcznego ucha. Postanowiłam opowiedzieć mu o moich snach, o metamorfozie Matyldy i o moim odkryciu dotyczącym jej koloru włosów. Zamierzałam przemilczeć jedynie to, że mój ojciec żyje. Na razie. Oleg nie wiedział, po co pojechałam wtedy do Latkiejów. Powiedziałam mu, że zamierzam odwiedzić dawną przyjaciółkę i zobowiązałam do zachowania tajemnicy przed ciotką. No to dokąd chciałabyś pojechać? Zapytał. Nie wiem. W jakieś ładne, spokojne miejsce na łono natury. Jasne, znam takie. Olek ruszył wolno z miejsca. Na tyle wolno, że mógł od czasu do czasu gapić się na mnie, nie narażając nas na wypadek. Dokąd jedziemy? Spytałam po dłuższej chwili. W miejsce, które całkowicie spełni twoje oczekiwania, odpowiedział tajemniczo. A tak w ogóle to mów coś, bo załączę radio. A proszę cię bardzo, albo ty coś mów. Mnie się nie chce. Nie wyspałam się. Olek spojrzał na mnie z ukosa. Zbierał się chyba w sobie, aby o coś zapytać, ale w końcu westchnął, tylko i na tym poprzestał. Nie, nie dlatego, że cierpię z powodu odejścia męża, odpowiedziałam mu na to niezadane pytanie. Y, słucham. Przyczyną mojego niewyspania nie były bynajmniej katusze sercowe, spowodowane porzuceniem mnie przez małżonka, wyjaśniłam pełnym zdaniem. Odpowiadam ci właśnie. Ale ja o nic nie pytałem. Owszem, pytałeś. A przynajmniej rozciekawiłeś się ewidentnie. Tak? Roześmiał się. Czy też w moich myślach? Hmm, na szczęście nie. Obserwuję jedynie objawy i właściwie je interpretuję. O, a jakież to były objawy? Robiłeś tak oczami. Zademonstrowałam, a ustami robiłeś o, o, tak. I, i wzdychałeś. Chyba będę musiał się bardziej kontrolować. Stwierdził Olek i położył mi rękę na kolanie. Chyba będziesz. Strąciłam ją natychmiast. A ty doszlifuj jeszcze trochę swoją umiejętność interpretacji. To był czysto przyjacielski gest. Przemilczałam to, kłamliwe wytłumaczenie. Za gliniankami Olek odbił z głównej drogi w lewo i teraz już trasa prowadziła leśnym duktem. Po chwili zobaczyłam szeroką kutą w metalu bramę. Oleg zatrzymał samochód. Przeszłam przez nią wolno i dostojnie, z dziwnym uczuciem, jakbym wchodziła do jakiegoś sanktuarium. Gdzie jesteśmy? Zapytałam szeptem. W najbardziej ustronnym miejscu na świecie. Odpowiedział również szeptem. To stary park pałacowy. Pałac też jest, tylko trochę podupadły. Szliśmy w milczeniu kawałek zaniedbaną alejką, ocienioną starymi, liściastymi drzewami. Nie chciało mi się mówić, choć właściwie głównie po to chciałam wyciągnąć olka gdzieś na ubocze. No, słucham, co cię trapi. Zapytał właśnie w tym momencie. Jedno wiem na pewno, że nie jest to twój mąż. Powtarzałaś mi to wielokrotnie, a skoro nie on, to co? Albo kto? Poczekaj, westchnęłam. Zbiorę myśli. To nie jest takie proste. Dojdziemy do tej kamiennej ławki i tam ci wszystko opowiem. Oleg zatrzymał się i spojrzał na mnie zaskoczony. No skąd wiesz, że tu jest taka ławka? Byłaś tu już? Myślałem, że zrobię ci niespodziankę. Nie, skąd? Nie byłam tu nigdy. Tłumaczyłam się zmieszana. To przecież oczywiste, że musi być ławka w końcu to park. Właściwie nie wiem skąd przyszła mi do głowy ta ławka. Szurgałam butami w grubej warstwie suchych liści i teraz już zupełnie nie wiedziałam co powiedzieć. Popadam w obłęd. Jestem właśnie w trakcie dziedziczenia schizofrenii z pierwszej ręki. Powiedziało mi się jakoś tak samo. Czy ta ławka Wygląda jak ogromna kamienna sofa z wielkimi kulami po bokach? Hmm. W schizofrenii nie miewa się proroczych wizji. Spójrz! Wskazał dłonią w stronę masywnego, betonowego siedziska. Wyglądało dokładnie tak, jakie opisałam. Usiadłam ostrożnie na brzeszku, a następnie przesunęłam się ku środkowi, by umościć się wygodniej, w wyżłobionym z czasem zagłębieniu. O nim też nie miałam prawa wiedzieć, tym bardziej, że było ukryte pod warstwą liści. Ja naprawdę nigdy tu nie byłam, Olek. Spojrzałam na niego bezradnie. Ja, ja nie wiem, co to jest. Ale miewam tutaj takie jakieś sny, jakieś dziwaczne historie, snują mi się po głowie. Olek patrzył na mnie z powagą, a jego postawa świadczyła o tym, że zamierza wysłuchać mnie cierpliwie do końca. Już w dzieciństwie, wiesz? Zawsze, zawsze tylko w domu ciotki miewałam te sny. Najpierw przychodziła do mnie nocami malutka, zapłakana dziewczynka, która czegoś ode mnie chciała, jakby miała o coś pretensję. Kiedy byłam w jej wieku, nie lubiłam jej, bałam się jej. Potem zaczęłam dorastać, a ona nie. Wciąż była taka malutka i wciąż przychodziła. Stopniowo zmieniał się mój stosunek do niej, było mi jej żal. Potem zaczynałam mieć jakieś niejasne wyrzuty sumienia, czułam się tak, jakbym robiła jej krzywdę. Moja niemoc, kompletna ignorancja w stosunku do tego dziecka, rozumiesz? Ona mnie potrzebuje, co noc wyciąga do mnie ręce, a ja ją odtrącam, zajęta swoim życiem. Kiedy przestałam przyjeżdżać do ciotki, te sny się skończyły. Teraz wróciły znowu, ale są coraz bardziej skomplikowane, choć niby wszystko zaczyna mi się układać w jakąś całość, ale nie wiem jak. Brakuje mi jakiegoś elementu. Teraz w tych snach występuję też ja sama, ale nie jako ja, Magdalena. Jestem jakąś taką inną kobietą, ale czuję i myślę jak ona, rozumiesz? Oleg skinął głową. W jego oczach nie było cienia ironii albo zdziwienia. Słuchał uważnie, czekając na dalszy ciąg. Ostatnio pojawiła się w nich postać małżonka, który najprawdopodobniej znęca się nade mną. Innym razem śniłam siebie na scenie, grałam w teatrze przy pełnej widowni. Byłeś tam też ty, i Matylda, i Fryderyk, i ta mała płacząca dziewczynka, i jakiś amant, którego nie potrafiłam dogonić. Wszyscy mieli mi to za złe. Jestem przekonana, że postaci z moich snów naprawdę istniały tu, w rąpałkach. Gdybym miała kogo zapytać, Oleg przez chwilę myślał intensywnie, próbując się połapać w całej tej koszmarnej układance. Wszystko to takie zawiłe i niezwykłe. Odezwał się w końcu. Może i coś w tym jest, jakaś zagadka. Na razie nie wiem jeszcze, jak się do tego zabrać. Mógłbym zapytać w rodzinie, może ktoś z najstarszych coś mógłby pamiętać, wiedzieć, widzieć, ze słyszenia znać, ale spojrzał na mnie niepewnie. Nie wiem, czy byłby to dobry pomysł. Masz rację, westchnęłam. To nie jest dobry pomysł. Choć przyznam, że trochę na to liczyłam. Ale jeśli w to wszystko jakoś uwikłana jest Matylda? Myślę jednak, że trzeba będzie. Posłuchaj! Gwałtownie weszłam mu w słowo, bo coś zaczęło mi się lęknąć w umyśle. Matylda, no jasne. Oni wszyscy mają rude włosy. I ta dziewczynka, i ta, i ta ja, i, i, i ciotka. Stryjna była w młodości bohaterką jakiegoś haniebnego skandalu. Nie wiedziałeś o tym? No przecież, jak miałeś wiedzieć? odpowiedziałam sama sobie. Ja też niewiele wiem, ale. O, wykrzyknęłam zdumiona nagłym odkryciem. Może Matylda była niegdyś aktorką. Ta ruda dziewoja na scenie to ona? I to był ten rodzinny skandal? Olek, szarpałam go w podnieceniu za rękaw. Kiedyś komediantki bywały przeklinane przez rodziny, no nie i. i zachustywałam się teraz tłoczącymi mi się w głowie pomysłami. Ona miała nieślubne dziecko, tą małą rudą dziewczynkę i potem Chryste panie, te, te głosy ze studni, bo... Bo ciutka utopiła to dziecko jako owoc swojej hańby i nagle zaczęła sobie robić półkanki z gencjany, żeby nikt nie kojarzył jej z tą rudowłosą aktorką i z tą rudowłosą dziewczynką? Z tego wszystkiego oszalał mój ojciec. A ten amant ze sceny? On uciekł. Aha, uciekał przede mną, bo nie chciał się przyznać do ojcostwa i wszyscy mieli mi to za złe. To znaczy stryjnie, Matyldzie. Widzisz to? Rozumiesz? Spojrzałam na Olka podekscytowana. On jednak jakby nie podzielał mojego entuzjazmu. Ja myślę, Magdaleno, że sami nie damy rady. Trzeba będzie jednak poszukać kogoś, ale nie w mojej rodzinie, nie tu w rąpałkach, ale może jakiegoś jasnowidza, hipnotyzera. Znasz kogoś takiego? Pomysł wydał mi się sensowny. Kiedyś zamierzałam odbyć taką wizytę, jak jeszcze byłam panienką, ale potem ustały te sny i nie było już takiej potrzeby. Może. Pomyślę nad tym w każdym razie. Nie przekonuje cię moja wersja, prawda? Odgadłam sądząc z jego miny. Nie bardzo. Pomijając już takie rzeczy, że młodość twojej ciotki e, przypadała na lata 60., a wtedy bycie aktorką, nie przyczyniało kobiecie hańby, raczej przeciwnie. Z twoich relacji wynika zresztą, że akcja tych snów dzieje się znacznie wcześniej, ale to są wszystko wątpliwości drugorzędne. A jaka jest ta pierwszorzędna? Spytałam, a emocje związane z dokonanymi przeze mnie odkryciami zaczęły stopniowo opadać. Olek spojrzał mi uważnie w oczy. Topienie przez twoją ciotkę nieślubnego dziecka w studni, powiedział. Zrobiło mi się straszliwie głupio. Jakże ja, jej własna bratanica, mogłam wymyślić podobne herezje? Przecież to oczywiste, że Matylda nie byłaby do tego zdolna, ba, nie sądzę, że byłaby zdolna do nabawienia się nieślubnego potomstwa. Wiem, wstyd mi teraz okropnie, ale poniosło mnie. Patrzyłam na Olka, starając się wyrazić oczami to, co teraz czuję. Nie win się, Magdaleno. Wziął mnie za rękę. Za dużo tego wszystkiego. Za dużo po prostu na ciebie jedną. Ale na mnie zawsze możesz liczyć, wiesz? Cokolwiek by się nie działo, bo, bo ja. podniósł moją dłoń do ust. Ja już od dawna, kiedy jeszcze byliśmy dziećmi, patrzyłam w te czarne, jak węgle, błyszczące oczy. A one wwiercały się w moją duszę, raniły umysł i rozrywały serce. Wirowało mi w głowie, zdawało mi się, że za chwilę przestanę oddychać. Rozpacz i niemoc obejmowały powoli całe moje ciało. Czułam się tak, jakbym w tej właśnie chwili traciła coś najważniejszego jedynego, kogoś na zawsze. Ja już to kiedyś słyszałam tu, na tej ławce. Magdaleno, ja ciebie. Nie! Wstałam gwałtownie, nie zważając na szok, jaki funduje teraz Olkowi. Obiegłam ławkę od tyłu i uklękłam, żeby móc zajrzeć pod kamienne oparcie. Wodziłam po jego krawędzi opuszkami palców, aż wyczułam kilka płytkich rowków. Pośliniłam chusteczkę do nosa i przetarłam kilka razy to miejsce. Olek uklęknął obok mnie. Zobaczyłam niewyraźne, wyryte w kamieniu litery. Tu jest napis! Powiedziałam do Olka. Przeczytaj! Usiadłam na ziemi tyłem do ławki i zamknęłam oczy. Ty przeczytaj, a ja ci powiem, co tam jest. Przeczytałem. Wpatrywał się z napięciem w moją twarz, jakby teraz chciał czytać z niej. Rossi i Gawo, i jeszcze data, tak? zapytałam szeptem. Tak, 1945 rok. zapytał teraz Olek mnie. Tak, Rossi i Gawo, 1945 rok. Nic nie mów. poprosiłam cicho, nie otwierając oczu. Ciągle siedziałam na ziemi, oparta plecami o chropawy kamień. Mogę usiąść obok ciebie? zapytał Olek. Skinęłam głową i podałam mu rękę. Chwyciłam ją kurczowo. Musimy już jechać. Ciotka czeka z obiadem. Pomógł mi wstać i ruszyliśmy wolno ku bramie. Obejrzałam się jeszcze i rzuciłam okiem na ledwo widoczny między drzewami pałac. Chciałabyś obejrzeć sobie ten budynek? Nikt tego nie pilnuje. Można swobodnie zwiedzić każdy kąt. Nie, nie dzisiaj. Ale możemy tu przyjechać jeszcze raz. Może w, w, w zaduszki? Dobrze. Oleg przytulił mnie mocno. Co tylko zechcesz. Przepraszam cię, Oliwierze. Czułam teraz najprawdziwszego, moralnego kaca. Za cały dzisiejszy dzień. Od samego południa wycinam ci paskudne numery. Przypuszczam, że wolałbyś inaczej spędzić ten czas. Ja zresztą też. Mm, nieprawda. Roześmiał się swobodnie. Nieważne jak, byle z tobą. Nieprawda, ale miło mi, że tak mówisz. Wiesz, Uznałam, że należy mu się ode mnie w końcu jakieś ciepłe słowo. Ja też cię bardzo lubię. Od dawna, od bardzo dawna. Lubię być z tobą. W odpowiedzi Olek uścisnął mnie mocno. Nie martw się, Magda. Mnie nic nie jest w stanie do ciebie zrazić. W jego oczach figlowały znajome diabełki. Zresztą, ja wierzę, że coś w tych twoich snach jest. Wierzę w życie nadprzyrodzone, w UFO, w wielką stopę, ale przede wszystkim wierzę w ciebie. Zasadziłam mu potężnego kuksańca pod żebro i cała uprzednia atmosfera zaczęła nabierać innego klimatu. Załącz radio, zażądałam wsiadając do samochodu. Kiedy weszliśmy do domu, ciotka wyławiała cedzakami kałduny z wielkiego gara. W samą porę ucieszyła się aby raz, oj, w samą porę ciociu. mój żołądek jest tego samego zdania, kuknęłam łakomie w stronę parującego półmiska. Nałożyłam sobie na talerz dwie ogromne kluchy i okrasiłam suto z kwareczkami. Tobie w ogóle udało się w rąpałkach jakieś zakupy zrobić? spytała Matylda, zasiadając do stołu. No, nawet całkiem przyzwoite, Ciociu. Później poprzymierzam to, zobaczysz. A właściwie to ten. Moglibyśmy dzisiaj jeszcze te. spojrzałam na Olka. Co? zapytał, ponieważ utknęłam w pół zdania. Wbiłam wzrok w uniesiony na widelcu kawałek kałduna uprzytamniając sobie nagle, że otóż zażeram się ulubioną potrawą mojego ojca, podczas gdy on spożywa klejki i sucharki w domu opieki społecznej. No co, Magduś? Zaniepokoiła się ciotka. Eee, zniczek kupić. Dokończyłam i nagle coś we mnie wstąpiło. Nie mogę tak. Jak ostatnia świnia! Powiodłam wzrokiem po zdumionych twarzach współwinowajców i odsunęłam od siebie talerz z ledwo zaczętymi kałdunami. Jak najgorszy ham pokrzykiwałam. Padalec i zwyrodnialczyni. Znicze należy kupić, znicze. Dla mojego biednego nieboszczyka ojca. Pojutrze wszystkich świętych. Po raz pierwszy udało mi się doprowadzić do tego, że na wzmiankę o ojcu ciotka spuściła wzrok i zaczęła nerwowo ścierać stół.